Dziewczyny przejęły Brookhaven RP i chciały mnie pocałować, bo zostałem ostatnim chłopakiem. Oglądaj do końca! Widzowie, nie jestem pewien, dlaczego to nagrywam, ale dziewczyny przejęły Brookhaven RP. Dziewczyny próbują dostać się do mojego bunkru, ponieważ dokładnie rok temu pani Gertruda postanowiła wyeliminować każdego chłopaka na ziemi. Aha, chcę zabić każdego chłopaka i nie będzie nikogo, tylko dziewczyny! A ja nie jadłem nic już od 3 dni, więc muszę udać się po jedzenie, ale... Ale najpierw muszę przebrać się za dziewczynę, ponieważ inaczej nie da rady wejść tam. Okej, mam nadzieję, że mnie nie rozpoznają. Założę te włosy. Założymy jakoś, może nie wiem, takie co? O nie, jak ja wyglądam! Mam nadzieję, że się nie skapną. Dobra, i teraz to jest wszystko, co mogę zrobić. Oh my god. Okej, wychodzę, zobaczymy co one. O nie, one tu stoją. Dobra, widzowie, będę udawać głos dziewczyny. Hej dziewczyny, to ja dziewczyną jestem. Lala. On śmierdzi, trochę jak chłopak. No bo to ja zabijałem chłopaka przed chwilą, dlatego. Oh my god, udało mi się. Dobra, idziemy do sklepu. Widzowie, to Brooklyn jest totalnie rozwalone. Tu dziewczyny wszystko rozwaliły. O nie, tam ona jest jedna. O ja, co się z stało, oh my god. Nienawidzę chłopaków. O, okej, jestem w sklepie, muszę zabrać najpotrzebniejsze rzeczy. Okej, to be... O nie, dziewczyna. Nie, proszę, nie. Jestem dziewczyną, hej. Już nie musisz mnie bić, jesteśmy razem. Co tu się odwaliło przed sekundą, widzowie, ona zmieniła ją w dziewczynę. Dobra, wchodzę tam i wezmę potrzebne rzeczy. La, 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 la. Czekaj, daj mi się pomachać. Coś mi to przypomina, jakby chłopięce? O nie! Dobra! A, dobra, biorę nóż, widzowie! Pom! A, masz! Cik, cik, cik! Cing, 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 cing! Let's go! Jak ty to zrobiłeś? To ja, Fireroad! Jestem chłopakiem! I nie pokonasz mnie! Zaraz, co to ja słyszę? A, ona ma pistolet! Trzymaj się, idziesz do więzienia, jesteś chłopakiem! Ręce do góry! O nie! Dobra, widzowie, to jest koniec! Jestem złapany przez dziewczyny! Ten odcinek to jest totalne słabizna. Dobra, idę już, spokojnie. Już, będziesz teraz zamieniony w dziewczynę. Fireroadka. O nie. Za chwilę przyjdzie nasza szefowa. Tak, i zamienimy cię w dziewczynę. Nie, bro, no jeszcze w więzieniu jestem. Ej, dawaj pocałujemy go. Ej, no dobra, dawaj. Ej, no nie, co? Czekajcie. Aaa, co to je? Lepiej ode mnie odejście, bo... Co to jest? Nie chcę tu być. O tak, widzowie! Użyłem sposobu Jerego! One zemdlały. Dobra, cyk. Idziemy. Na. Ty, pomocy, Firebobku! Kto to? Simon? Ty jesteś przewiązany, Francuzi Simon? Tak, nie mogę się ruszyć. O mój Boże, stary, one cię przywiązały. Chciały cię zmienić w dziewczynę, ta? Mhm. Dobra, dawaj na ręce, bro. Dobra, tego też zabiorę. Wsiadaj, mordeczko. Pam. O, idziemy stąd. Let's go. Dobra, zwijamy się stąd, widzowie. Wow. O nie, kto to jest? A, Simon, nie. A, ona strzela. O nie. Zabiła moich kolegów, muszę uciekać. Potem ich uratuję, nie. Okej, mam dwóch, ale szefowa będzie zadowolona. Niam, 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 niam. Ha, 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 ha. O, ej, zaraz, co mi się stało? Muszę zjeść Fireroada. Okej, ale jeszcze drugiego, jeszcze tego weźmiemy. Jaki dobry, zaraz zamienisz się w dziewczynę. Jest gotowe, idealne. O nie, to już się robi chore, widzowie. Całe miasto Brookhaven jest minione w dziewczyny, no. A, muszę to odwołać i zrobić porówno. Chłopaków i dziewczyn. Okej, widzowie, zobaczyłem, że Simon gada tam z dziewczynami, co nie? On Simonka właściwie, to już jest Simonkowa. Bra, ale ja zrespię. Teraz samochód, co nie? Bank? Okej, okay. I muszę uratować mojego przyjaciela, ponieważ on jest moim najlepszym przyjacielem. Ziemia! Wow! O, pom! A masz! O nie, moje koleżanki, a ma, co zrobiłeś? Simonkowa, chodź na ręce, już! Puszczaj mnie, jak puszczaj mnie! Nie! On jest jakiś w transie, widzowie, on jest w jakimś totalnym transie. Okej, widzowie, i słyszałem, że jeżeli rzuci się do właśnie basenu w tej grze, to i zamknie się ten basen, to podobno zamienia się na chłopaka. Tobie wypuść mnie! Nie! Proszę! O nie! Chyba mu otworzę. Dobra, otwieram! Simon, nie martw się, lecę po ciebie, sorry! Simon? Co? Czemu ty mnie w basenie utopiłeś, co? Stary, tak za to tęskniłem, wow! Dobra, zwijamy się do Firebobku, musimy powstrzymać tę apokalipsę! Ej, no true! O nie, kto to jest? Czy to jest dziewczyna? Chodź tu! O, dobra, wpycham cię! Do basenu, haha! O, kolejna, pom! Pom, i zamykam basen!
O, dobra, pyk! Fajerówku, ale ty już nie zrobiłeś, mój przyjacielu najlepszy! Dzięki, stary, ty jesteś moim najlepszym ziołkiem, ale teraz musimy razem, wiesz co zrobić. Wybrać nowego kota? Co? Nie! Dobra, to jedę na dół i zobaczymy na kamerach. Pyk, otwieram tajemny przycisk i mamy tutaj sekretne kamery. Okej, Simon, w takim razie zobaczmy, co się dzieje na tych kamerach. O ja, wszystko jest rozwalone. Ale zaraz, co to tam jest, widzowie? Tam jest jakaś cała armia ich, czekajcie. Jakoś lepsze ujęcie na nich. Jest, widzę ich, co tam się dzieje? Ich jest za wiele. Okej, dziewczyny, musimy zabić ostatnich dwóch chłopaków, którzy zostali na tej ziemi. Wyjąć bronię. No, dobrze, dobrze, wszystkie. Zabijemy ich, raz, dwa. O, Simon, czy ty to widziałeś? Fajnie to widziałem, patrz, uwaga, takim zrobię. A, Simon, ale to jest niebezpieczne, wiesz co? Mam plan. Weźmij mi tę bombę i pobiegniemy tam i wysadzimy ich, co na to? To na pewno zadziała? Nie wiem, Simon, chyba jednak powinien zostać. Ja się poświęcę. Nie, ja się poświęcę, Fajerówku, mój przyjaciół, nie, idę tam. Nie, Simon, ja z tobą. O, na pewno? Tak, Fajerbobku. Dobra, Simon, będę patrzeć na kamerach, nie pozwolę, żebyś zginął. Dobra, wchodzimy na kamery, Simon się poświęci, widzowie. Zostawcie lajka dla Simona. Dobra, dobra, widzę go, tam biegnie, zobaczcie. Oh my god, Simon, lecisz. Bardzo do odbioru, dziewczyny, patrzcie, jestem tutaj, zapraszam, jestem tutaj. Ej, on jest za wami, atakujcie go. Po. Simon, wyrzucaj bombę, nie. Tą bombę. Simon, źle to zrobiłeś, nie, ale tylko jedną pokonałeś. Nie, Fajerówku, ja nie umiem takich rzeczy, chciałem tylko ci uratować. Nie, Simon, zobaczcie, tam leży. Czekajcie, o, jest kamera lepsza. Nie, zabijaj Simona. Aha, czas cię zmienić w dziewczynkę. Ej, jestem Simon Klowy, co się stało? Ale dobra, wytrzymam gdzieś Fajerówkę, to chodźcie za mną. Nie, Simon! Simon mnie teraz sprzeda, widzowie. O nie, widzowie, oni już wiedzą, gdzie jestem. Muszę się gdzieś ukryć. Postawię to i wejdę w to. To jest jedyna moja opcja. O nie, o nie. Dobra, dziewczyny, jest tutaj, wbijamy. O nie, one tu wbijają wszystkie. A, jedna tylko, aha. O nie, no, jest ich więcej, one się tu obstawiły. Jesteś tego pewny, Fajerówku? Simon, jak coś to ja gadam z mikrofalówki, to nie ja, ja mnie tu nie ma już. Jakie mikrofalówki? Dobra, rozejdźcie się po pokojach. O nie, dobra, ja muszę się uciec. Stawiam to, bang, i teraz wychodzę ten, nie, źle postawiłem, dobra, pyk, dawaj. Może go, ej, widzę go, tam. Aaa, dobra, szybko, tędy, dobra, ta drabinka, bang. A co jest, dobra, pom, jest, uciekłem. No dobra, on nam uciekł, ale za to rozwalamy cały Brookhaven. Nie, nie róbcie temu mojemu pięknemu miastu tego. Dobra, widzowie, to jest przesada. Musimy się uzbroić. Okej, widzowie, okazało się, że dziewczyny mają swój tajemny bank. To jest chore, to jest nawet Simon Kowa. O nie, mój ziomek tu jest. Nikt nie wejdzie do tego banku, a szczególnie do skarbca. O nie, a zobaczcie, widzowie, co jest w skarbcu. W skarbcu są chłopacy. To są cała moja armia, może być. Oni chcą ich zamienić w dziewczyny, a ja będę mógł ich uratować i tym samym zdobyć armię i rozwalić dziewczyny. Więc teraz tak, pyk, o nie, to podjeżdża jedna. Dobra, uwaga, zacznijmy ją. 3, 2, BOOM! Trafiłem. Ej, co się dzieje? Halo, halo, Simonkowa, zobacz, co tu się dzieje? Ej, zaraz, co to jest za jakaś nowa dziewczyna? Dobra, Simona nie chce strzelać, więc strzela tą, uwaga, to po prawo, BOOM! I teraz uwaga, tu po lewo, BOOM! O, i Simonkowa, no nie. Co tu się dzieje? To ja z tego kapelusza, czemu każdy ginie? Zaraz widzę kogoś, wracaj tu! O nie, ona mnie widzi, Simonkowa, nie! Dobra, nie mogę jej zabić, bo to jest mój ziomek, więc teraz, uwaga, ziemia! A masz, gościu! Będziesz Simon za odmieniony w chłopaka niedługo, spokojnie! Tak, jesteś pewny? Tak, chodź, teraz idziesz w tę stronę, pyk! Idziemy do sekretnego miejsca, które... O, jest tutaj, bang, Simonku, hehe! Nie jestem Simonem, tylko Simonkowa, zostaw mnie. Nie, bo ja tak uważam. Dobra, widzowie, wejdziemy sobie tędy jeszcze do banku szybko. Pam, pam, haha. Jakie to było easy. Ale i tak nie odpoczniesz tego sejfu, musisz zejść po kartę. Ach, masz rację, ale leź tu, masz leźć tu, już. Cicho, haha. Jestem Krystyna Spadowicz, ja Krystyna, ta Grażyna. Jedziemy na wakacje i najlepsze tu jest, że zabieramy babkę i babka tu jest. Ej, ej, jedziemy dalej, babka. Nie mam babki, nie ma jej tu. Dobra, wyskakujemy, pyk, i teraz, o ja, tam jeszcze stoją jacyś ludzie, uwaga. Pom, strzał, haha, let's go, kolejna. Pom, i ostatnia. O, pom, oh yeah, wszystkie pokonane, na, o nie.
Leżeć, fajrociku, leżeć! Teraz zamienię cię w dziewczynę, chodź za mną! O nie, gdzie my idziemy? dotknij te dziewczyńskie ciuchy! O nie, co to ma być? Jezu, jak ja wyglądam? Jak totalny głupek. O nie, co to jest? To są damskie ciuchy. Wyglądam jak Barbie. Oh my god. Teraz idziemy zamienić się u fryzjera i będziesz dziewczyną. O, nie, nigdy. Wow, uciekam stąd, idę uwolnić chłopaków. Pam, 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 pam. Widzowie, to jest wszystko dla was. Żeby tylko tutaj na. Na pyk, stamtąd. Babka najlepsza jest przez duże B. Babka najlepsza jest. Co ty, Simon, robisz? Leżeć. Dobra, otwieram pyk. Bum! Chłopaki, dawajcie, chodźcie. Dobra, bierzemy wszystkich chłopaków. Pyk, wsiadajcie, już. Okej, chłopaki, z racji, że wypuściłem was, to teraz muszę zamienić was w armię, więc przebierajcie się w armijskie ciuchy. Nie armijskie, tylko żołnierskie. Nice, i to jest moja cała armia. Teraz ja wam przekażę bronię. Ja mam coś takiego, na przykład shotguna, co nie? Shotgunik jest spoczko zawsze, pyk. Dla ciebie, pyk, proszę, wyjmijcie wszyscy. Nice. Wow, moja armia się uzbraja. Okej, żołnierzy, jeszcze ogarnąłem nam czołg. Ukradłem go od dziewczyn, więc jest różowy, ale w sumie zawsze coś, co nie? Więc wsiadajcie, kto będzie kierować czołgiem? Właśnie, dobrze, armio. Rozwalimy ich wszystkich. Wow. Ale ja też muszę się przebrać, bo wyglądam jak nubek. Uwaga. Pam, pam, pioły, pencil, no będą. Dobra, pyk, wszyscy są gotowi. To jeszcze sobie zrespię drugi czołg, pyk. I mamy dwa różowe czołgi. Kto nie ma miejsca, tam wsiada do mnie. Dobra, chłopaki, za mną, wyjeżdżamy. Pam, 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 pam. Ej, tam są, widzę ich te czołgi, dobra. Teraz to spokojnie. Musimy wycelować, wyceluj w nich, dawaj. U góry, gościu. Strzelaj, dobrze, pow. Rozwaleni, haha. Ej, zaraz, czy ja widziałem cień samo? Nie, oni są nad nami. Haha, fajrobku, szykuj się na rozwałkę. Nie, Simon, oni się zmienili, kiedyś byś dobry. Musimy go odmienić. O nie, co on robi? Co on robi? On nie umie prowadzić. Uwaga, drugie podejście, tym razem celne i nie, uwaga, proszę nie. O! Nie, wszyscy moi żołnierze nie żyją. Co tu się odwaliło? Ja mdleję. O nie, co jest? Czy my wszyscy siebie w więzieniu? Bracia. Co on robi? O nie, Simonkowa. Simon, co oni się zrobili? Wiesz co, fajrobku, zanim zamienimy was dziewczyny, to musisz jakoś wyglądać, dlatego idzie do fryzjera. Nie. To już będzie ostateczne zamienienie, po którym nie można się odmienić, dlatego po kolei wychodzić. Ja nie chcę. Bro, co to jest za kolejka? To jest kolejka do śmierci. Okej, a więc pierwszy, zapraszam. O nie, Simon, co ty chcesz mi zrobić? Uwaga i pierwsza osa do armii. Wow, do armii, wow. Tak, do. Ej, nie śmiej się, bo teraz ty, twoja kolej. O nie, to jest chore, widzę, teraz kolejny. Następny i pyk, następna. Okej. Okay. Błagam, nie rób mi tego, proszę. Serio, błagam. Kolejno za darmi, ty będziesz przewodniczącą. I uwaga, zostaną już tylko trzech chłopaków, zapraszam. Ja będę kolejny, teraz bykonek. Nie, ja nie chcę, ja bardzo nie chcę, nie. O nie, bykonek. Szybciej tam. O, oni są straszni. Teraz Simon zamienił ich w ich armię. No i już nie mam żadnych szans. Moi wszyscy armiowicze zostali zmienieni, bro. Gotowe. O i teraz nie. Tylko ostatnich dwóch chłopaków na ziemi. O nie, one tu wszystkie na mnie patrzą. Ja nie ucieknę. Przedostatni chłopak. Gotowy. O, what? Kolejnego zmienił, dobra. Firebobku, siadaj tutaj. Nie, Simon, ty kiedyś byś lepiej. Fajrotkę. Nie. Nie, nie, ja nie mogę na to pozwolić. Ło, pom, uciekamy. Widzowie, nie dam rady. Pom, teraz bomba, zarzucamy. Okej, okay, i wybuch, bam. Teraz muszę jakoś odkryć antidotum czy coś, nie wiem co robić. Okej, widzowie, mam plan, zabiorę sobie bobka i jakoś go odmienię. Ale wy super wyglądacie, dziewczyny. O, manicure, pedicure i te sprawy. Co jest z Simonem? Dobra, Simona mi odwaliło. Dobra, zróbmy tak. Najpierw muszę jakoś odgonić te dziewczyny, tylko nie wiem jak. Może strzelę? Dobra, pow! Ej, dziewczyny, co to było? Uciekajcie! Co jest? Dobra, Simon pobieg. Teraz muszę go złapać. Pójdę sobie tędy, bang. Zrobię tutaj worek, bang. I hop! O, dobra. Simon, odwróć się. Co to było? Ej, Simon. Co ty tu robisz? Chodź ze mną, idziesz ze mną, teraz, już. Pomóżcie, dziewczyny, zostaw mnie. Nie usłyszą cię. Doracimy tędy, widzowie, i zamieniamy go w normalnego. Wow. W takim bądź wypadku muszę zrespić jakiś basen, więc pójdziemy tu na górę. B,
bang i zamkniemy Simona w basenie i tym samym on się odmieni. Wow! Więc stawiamy, bang! Fajr, odpuść mnie, nie chcę wracać, dobrze tak jak jest! Nie jest, ty masz jakoś, nie wiem, coś masz! O, one się zmieniły, czekaj, pyk! Okej, okay, i wskakuj do wody, bang! Odmieniaj się, odmieniaj się, bom! Wow, Simon! Co ja tu robię, Firebobku? Simon, odmieniłeś się! Ej, dziękuję, dzięki ty w końcu jesteś normalny, mój przyjacielu, proszę, to dla ciebie! Wziąłem sobie kulę mięsną, rzuciłem, nie trafiłem. Później wziąłem dziecko, rzuciłem, nie trafiłem. Później wziąłem statuetkę i wiesz co się stało? Też nie trafiłem, ale teraz jest spoko. Bo jem i pogadamy apokalipsa i będzie gituwa. Oh yeah! I to będzie mega gituwa! Simon, dlaczego te dziewczyny nas tu zniszczyły? Jestem mega smutny, zaraz czy to są dziewczyny tutaj? Simon, uciekaj! Zostawcie mojego kolegę, biorę go ze sobą i uciekamy stąd, bo jest zdrowo. A Simon, gonią nas! Nie! Halo, halo, Simon, jesteś? Fajrówku, radę ci uciekać, bo dobra, jak będziemy musieli tutaj czekać. Racja, racja! Ej no true. Więc ja wsiadam sobie tutaj do tego i przejażdżam sobie mój kolego, wow! Dobra, teraz wysiadamy, bang i... Wow, jesteśmy w innym miejscu teraz. Simon, uciekaj! Ona nas goni! O, nie, ona krzyczy, co tu się dzieje? Babek, chodź szybko do bunkra mojego dziadka, szybko, chodź tutaj, proszę. Dobra, idę, Simonek, spokojnie, stoję. Dobra, czekaj, tu jest cleaner. A, ona nas nie zobaczy na pewno. Szybko, dawaj, klikaj. O, dobra, o, ale twój dziadek się naprawdę zabezpieczył przed takimi apokalipsami. O, miałeś mądrego dziadka, naprawdę. Jedzenie na parę miesięcy, no to jesteśmy wygrani, co nie, chyba? No tak, damy radę sobie. Tak? Co? Tak, ej, misie, ja zapomniałem o nim. Nie. Muszę kogoś wrócę. Simon, nie, czekaj. Misie zapomniałeś, naprawdę. Zrozum, on jest ważniejszy, ja bez niego nie zasnę. Wrócę, nie, obiecuję. Simonek, ale przysięgasz? Nie. Dobra, będę go oglądać tak. O nie. Będę oglądać Simona na kamerach. Mam nadzieję, że wróci. Musi wrócić. Dobra, szybko na kamery. Okej, to są kamery, spoko. Dobra, tędy będę widzieć. On tutaj gdzieś ma misie. O nie, tam jest rozwalone auto z wiadomości. Dobra, Simonek jest bezpieczny. Jest. O Jezu, od razu mi zeszło ciśnienie z serca. Dobra. O nie, czy ja. Nie, Simonek, proszę, no nie, Simonek, one są za tobą, on mnie nie słyszy i tak, nie, gonią go, ile ich tam jest, ile tam jest dziewczyn, Simonku, proszę, nie, przeżyj, no, ile tam jest dziewczyn, co jest, halo, no nie, myślałem, że dziewczyny są fajne, ale są fajne, tylko to są jakieś apokaliptyczne, naprawdę, Jezus, no, co to ma być, no nie, już nie mam innych kamer, tylko ta mi została, co, o nie, czy to jest Simon! O nie, dobra, czyli zostałem jedynym chłopakiem na Brookhaven. Nie wiem, czy się cieszyć, czy płakać, bo w sumie to będzie straszne, jak one mnie dopadną. I ja też się zmienię w dziewczynę? Oh no, dobra, czekajcie, muszę wziąć pistolet. Nie będę do nikogo strzelać przecież, to są zwykli ludzie. Ach, jest bardzo długo już minęło, więc czas założyć maseczkę i stąd wyjść. Tak, postanowiłem wyjść, zakładam to coś, niech będzie... Jaka maseczka dziwna. Dobra, wychodzimy. Co prawda udaję, że teraz nie mam ocha, żeby wyglądać strasznie, ale mam. Dobra, wychodzę teraz tu, okej. Nie byłem... O ja, tu jeżdżą ludzie, ej, zaraz, czy jest normalnie w końcu? Nie ma szans. Zobaczcie, ktoś tutaj stoi. Dobra, spytam się tej dziewczyny. Witam cię, proszę pani, witam. Cześć. Czemu to w ogóle, mam pytanie, ostatnio to była apokalipsa, no i wiem, że słabo wyglądam, ale co ty tu robisz? Jesteś przecież chłopakiem. Czekaj, dziewczyno, czekaj, proszę, poczekaj. Mogę tylko się odnaleźć, tu mój kolega zginął, naprawdę, to jest mój brat, najważniejszy dla mnie. Proszę, dziewczyno, proszę, pomóż mi. Ci będzie. Musisz wyglądać jak dziewczyna. I nikomu ani słowa. Dobrze, dziewczyno, dziękuję ci bardzo za pomoc. Jesteś najlepsza. Przynajmniej nie jesteś jak reszta. Dobra, szybko biegnę. Lekcje. No nie, jak ja wygląda. Dobra, robimy tak. Chyba tak będzie dobrze, co nie? Znaczy, no nie wyglądam jak dziewczyna, ale co z tego? No nie mogę innych rzeczy. Dobra, szybko założę jakieś inne rzeczy tutaj. Cyk, okej, zdejmuję to. O, i wyglądam jak dziewczyna. O tak, dobra, to mogę wyjść teraz na zewnątrz. Cześć, witam, to ja jestem. Z tym dziewczyną, tak, to jestem Fajrodka. Ładne sołciuchy sobie wybrałeś, hahaha. Powodzenia. Dzięki naprawdę za pomoc. Jezu, ja nie wiedziałem, że tu trzeba być dziewczyną, a przynajmniej na razie mnie nie zmienili w nic. Tam jest Simonek, zobaczcie. To jest... O kurczę, dobra, wchodzę tam. I oto są, o nie, jak mnie rozpoznają, to będzie tragedia, dobra. Cześć dziewczyny, ja jestem Fajrodka. Cześć pani, dzień dobry. Ja może usiądę obok moich koleżanek, bo sam jestem koleżanką, tak. Tak, dzień dobry. Simon, to ty?
Simon, no proszę odpowiedz mi no. Simon? Nie, nie wiem kto to jest, jestem Jezu, Simonka. Ale on ma głos dziwny, naprawdę, on się zmienił w dziewczynę. A ty? Co, kim ty jesteś? Na różowo bardziej paznokcie, czerwono to nie odpowiedzi. Co, one gadają o jakichś paznokciach? O co chodzi? Simon, proszę, no jesteś moim bratem, proszę no. Jak już to siostrą, proszę nas zostawić. O Jezu, on nic nie pamięta, super. Najgorszy świat świata po prostu. Dobra, nie, wiecie co? Ja zabieram stąd Simona, biorę go na ręce. Chodź tu, Simonek, zabieram się stąd, Simonek. Nie, pomocy. Nie, Simonek, masz przestać się mówić. Jak dziewczyny... Halo? Ja nic nie zrobiłem, panie władzo, ja tylko trzymam moją koleżankę, tak. Drążę ręce, wsiadaj, wsiadaj na szukał, to idzie szybko. Ale puszczaj, ja jestem dziewczyną, puszczaj, dlaczego mnie zabieracie? Ją. Dlaczego? Dobra, zabieramy go. Skąd wy to wiecie, że nie jestem dziewczyną, no? Nie wiedzieliśmy, ale dzięki, że już tak mówisz. Znaczy jestem dziewczyną, spokojnie, to był żart, tak. Tak, tak, na pewno. O Jezu, no nie. Brać ją, brać ją. Dlaczego chcecie mnie brać? Co ja zrobiłem złego, no? Albo cię zainfekujemy sami, albo wpuścimy tutaj gazy. Co? Jakie gazy? Co wybierasz? Mamy bronię. Wybieram jeszcze jeden dzień zastanowienia. No i co? Jeden dzień. Idziemy. Jeden dzień. Dobra. Czyli mam jeden dzień zastanowienia, czy chcę być dziewczyną, czy chłopakiem. Aha. Dobra, no nie, zamknęły mi drzwi, nic nie mogę zrobić. Super, no. Czekajcie. Ej, a co jakby mi podpali domek? Ej, to będzie coś tak cute, tylko... Czekajcie, ja muszę zobaczyć, czy tam nikogo nie ma. Okej, tam są wszyscy. Dobra, pójdę. Na pewno mnie nie zobaczą, jak zrobię nick. Dobra, przejdę tędy. Nikt mnie nie widzi, one coś tam robią. Okej, o nie, tu jest policjantka. Dobra, strzelam na dół. O nie, tutaj nie. Dobra, mam w tej konewce benzynę, nie pytajcie skąd. Uwaga, zalewam tutaj to, podpalam. I uciekam stąd, szybko. O tak. Nie, spali się, ej, zaraz, ja tego nie przemyślałem. Ja nie wyjdę stąd, o nie, one uciekną, a ja nie. Nie, one to uciekają wszystkie. Ho, jestem noobkiem totalnym. Dobra, wyważę drzwi, o, otworzyły się. O, fajnie, czyli one otworzyły drzwi, bo musiały same wyjść. Okej, dobra, teraz wyskakuję, tylko żeby mnie nie... O nie, stoją przed domem, o nie, dobra, tędy uciekam, zobaczcie, tam stoją. Dobra, idę po Simona, idę go uratować. Minęło parę dni od tego incydentu i na razie jestem żywy. Jadłem szczury, ale co z tego? Zobaczcie, co znalazłem. Tu gdzieś, o, zobaczcie, szedł tu Simon, jest sam. Dobra, idę po niego. Ej, ty, dziewczyno, mam nowy panikur, pedikur, hej. Tak, nowy manikur, pedikur, chodź za mną, dobra? Chodź tutaj, tutaj. Uwaga, sorry, Simon, muszę cię uderzyć, a masz. Simonek, musiałeś na chwilę zemdleć, musimy znaleźć antydotum na ciebie. Jedyna szansa, Simona. Simonek, budź się, halo. To jest jedyna szansa, będę musiał udawać chłopaka. Znaczy, być sobą, znaczy co? Dobra. Ogólnie to jem chipsy do rana i w ogóle jestem chłopakiem, no i gram w piłkę i w ogóle i wtedy, ej dobra, to działa, to ci pomnij sobie coś, Simon, proszę. O, jest, Simon, udało się. Ej, Firebobek, czemu ty wyglądasz jak dziewczyna, co się stało? Nie pytaj, a czemu ty wyglądasz, dobra, ty tego nie pamiętasz pewnie. O Jezu, Simon, dobrze, że wróciłeś, nie wychodź na powierzchnię, nie wychodź, nie. Jak, a co, nadal to trwa, przecież nie ma żadnej. Jest, Simon, i jest gorzej, ale odnaleźliśmy lekarstwo, czekaj. To znaczy, że musimy szybko zrobić wiadomości, szybko, chodź, musimy wszystkim powiedzieć. Dawaj, chodź do strefy wiadomości, come on. Co powiedzieć, Fajrut? Nieważne, chodź za mną. To już tutaj jest TV Station, czyli tutaj tak, jest telewizja. Tak, Fajrut, co ty chcesz zrobić, powiedz mi, tylko to chcę wiedzieć, co ty chcesz zrobić? No lepiej nie pytaj, ja chcę po prostu wejść do wiadomości i żeby wszyscy dowiedzieli się o sposobie wrócenia do bycia chłopakiem. Dobra, czekaj, tu są wszystkie, czekaj, musimy jakoś zwabić. Simon, musisz być wędką, znaczy wabikiem, biegnij tam, krzycz. Jestem chłopakiem, zapraszam za mną, chodźcie, złapcie mnie, chodźcie, zapraszam. O nie, dobra, biegną za mną. Gonić go! Ej, co one krzyczą tam? O Jezu, dobra, szybko biegnę do telewizji. O, dobra, okej. 3, 2. Chciałem poinformować każdego widza z osobna, że aby stać się chłopakiem, trzeba zachowywać się jak chłopak. Tak, to jest bardzo... Ej, ty, gościu, kamera jest włączona, co ty chcesz uzyskać? Witajcie w świecie dziewczyn, czyli Brookhaven Dziewczyny News. Tak, i dzisiaj powiem wam o tym, że chłopacy zostali znalezieni w naszym świecie i jest to nazwa Fireout oraz Simon. Tylko jeden to jest dziewczyna, a jeden chłopak. Wszyscy zostali już złapani do więzienia, także nie musicie się o nic obawiać. Pozdrawiamy. Ej, czemu jestem przywiązany? Halo, coś stało, ej. No dobra, tak, zaraz zamienimy cię w dziewczynę, ale masz jeszcze chwilkę czasu. Przez ten czas my pójdziemy, słuchajcie, wszyscy do kuchni, a Simonkowa i ty
zostaniecie go pilnować. A no nie, co tu się dzieje? Czemu one mi przywiązały? To jest cały świat dziewczyn, nie, to wróciliśmy do tego, co wtedy było. Simon, proszę, odmień się, no. Proszę, przypomnij sobie o mnie. Może ty mi pomożesz, chociaż ty, dziewczyno. Jak mam ci pomóc? Ona mnie zniszczy, jak ci pomogę. Jak ona ma cię zniszczyć? Przecież ty masz pistolet, no. Simon, chociaż ty... Simonkowa? Nigdy w fajruciku! No nie, on już wyprany mózg totalnie. No dobra, wypuszczę cię, ale musi się zgodzić tamta. Wiesz, że oni robią naleśniki w kuchni? Naleśniki, twoje ulubione. Moje ulubione! O, dobra, pobiegła. A teraz mi pomożesz? O, dobra. Jest, dobra, dzięki, odwiąż mi rękę, dobra, jeszcze drugą, proszę, tylko drugą. O, dobra, o, jest, dzięki, dzięki wielkie. Dziękuję ci za pomoc, dziewczyno, ja teraz szybko uciekam. Dobra, jeszcze muszę wziąć Simona, no dobra, gdzie tu jest Simon? Oj, Simon, zobaczcie. Wiecie to, dziewczyny, ja sobie na górę pójdę zejść w samotności. Idealnie, idealnie, o nie, one mnie zobaczą, dobra. Zobaczył mi, jakie nówki. Dobra, idę na górę teraz. Przykro mi, ale jednak będziesz złapana. Idziemy stąd, Simonek, dobra. I cyk, i teraz stąd uciekamy. Simonek, będziemy wolni, jest. O nie, czy one nas widzą? A, Simonek. O nie, one chcą nas gonić, słyszałeś to? O nie, on i tak chyba on chyba zemdlał ze szczęścia, że będzie zaraz chłopakiem. Dobra, biegam tutaj, dom, szybko, o. Czemu on jest różowy? Co to ma być? Dobra, zasłonię z aluzji, żeby nas nie zobaczyli. Simonek, złaź mi z rąk, no. Dobra, zasuwam, jest, udało się, dobra. Simonek, ty żyjesz, proszę, no. Ej, czekajcie, ja go mogę odmienić. 3, 2, 1. Jestem chłopakiem i robię dziwne rzeczy. Jest, Simonek, siema. Jest, wrócił do nas. Jezu, ale czemu ty tak śmiesznie wyglądasz? Co? Przecież ty patrzysz w ścianę. To dlatego. Simonek, musimy opracować... kto puka? Simonek, nie, to chyba dziewczyny. Weź otwórz pierwszy. Boję się, uwaga, 3, 2, co? To jest chłopak, chłopczyk. Kim ty jesteś? Szybko, mów, bo zaraz nas złapią. To jest dziewczyna, dobra, szybko, mów, no. To mój dom, ja tu mieszkam z mamą. To jest jakieś dziecko, Simon. Czy ty chodź, właź, szybko do środka, właź. Dobra, zamykam te drzwi, okej? Okay? Dobra, zamknąłem. Simon, co teraz z nim mamy zrobić? Co ja mam, dać mu mleczko, czy co, no? To, nie wiem, ty ukradłeś się dom przecież. No dobra, połóż się tutaj, chłopczyku. Przynajmniej jedyny chłopak na tym świecie. No nie, Simon, znowu ktoś puka, no nie. Dobra, no nie, chłopczyk, no teraz tu siedzi. To ona na pewno. Czekaj, sprawdzimy jeszcze, czy rozsłonię rolety na faście, okej. Okay. O nie, to jest dziewczyna. Dobra, zamykam, nie widziała nas. Czekaj, Simon, co mamy teraz zrobić? Może, ej. Dobra, chłopcze, to. Czy to była twoja mama przed oknem? Tak. O, tak, dobra, to Simon, chodź, ukryjemy się, on pójdzie do swojej mamy. On otwiera jej, okej. Okay. O, weszła mama ich. O, dobra, o nie, weszła mama, do środka. O nie, ona nas zje. Simon, oni weszli, o nie, weszli razem. Co tu się dzieje? Jego mama, nie, jego mama chce go zjeść. O nie, 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 Simon, widzisz, co tam się dzieje, gdzie ty jesteś? No nie, w takim momencie. O nie, dobra, spróbuję do nich podejść. Co ty robisz temu chłopcu? Zostaw go! Zostaw! Nie! On jest dziewczyną, Simon! Widziałeś to? Uciekaj! Uciekaj stąd! Szybko do bunkru twojego dziadka! O tak, tam będzie bezpiecznie na pewno! Nie! Co? O nie, on tam stoi jeszcze! Nie, do bunkru, szybko! Dawaj, dawaj! Jest! Dobra, zamykam! Zamykam! No nie! Nie chcę się... Och, dobra, zamknęło się! Simon, mam nowy pomysł na misję. Gotowy? Teraz się wszystko powiem. Dobra, nasz plan jest taki, że Simon wziął swojego grata, co nie? Podjeżdża nim pod bank i będzie czekać na dziewczynę, aż się na niego rzucą. Wtedy ja będę mógł pójść do telewizji, telewizji i powiedzieć wszystkim o o nie, rzucimy się na niego już, co jest, Simon, uciekaj, nie, o nie, rozwają mój auto, co się dzieje, Simonek, nie, Simonku, nie, no nie, myślałem, że one po prostu za nim pobiegną, ten plan się nie udał, zobaczcie, jedzą go i znowu będzie dziewczyną, a, dobra, sam się tam, albo nie, mam lepszy pomysł. Dobra, minął cały dzień, Simon tu dalej leży, no nie, ja go widziałem na kamerach przez całą noc. Simonek, żyjesz? No nie, on jest znowu dziewczyną, nie! Ej, czekajcie, ja spróbuję go odmienić. Jestem chłopakiem i przez całe dni robię nudę. Znowu się odmień. To zawsze działa, za każdym razem. Simon, żyjesz? Proszę, żyj. Jest! Mój brachol żyje, dobra, brachol, uciekamy. Mam inny pomysł, teraz znowu musisz się poświęcić, dobra? Ostatni raz. Bo słyszałem, że jak 3 razy dziewczyny zamienią, to już się nie odmienisz w chłopaka. I to chcesz to na mnie sprawdzić? Nie, ale chcę zrobić inny sposób. Teraz będą musiały się rzucić na ten czołg i go aż tak łatwo nie rozwalą. Simon, jesteś gotowy? Ja pojadę do telewizji i pokażę sposób, jak być chłopakiem. Czy dasz radę?
I ty kierowasz? Tak. Zostaniesz sam w aucie. Mam nadzieję, że nie zostaniesz dziewczyną na zawsze. Dobra, o nie, one tam jeżdżą na motorach, jeszcze na aucie. Dobra, czekaj, zmieniam kolor na różowy, żeby się nie wtapiał. Okej, okay. Simon, w tym momencie, dawaj. Lecisz! Simonek, błagam, ile jego dziewczyn goni? To jest przesada. Dobra, teraz ja muszę wbić do telewizji i tam powiedzieć każdemu z miasta. No o nie, kolejna. Dobra, jeszcze jest to wszędzie, totalnie, mogę już nagrywać. Wszyscy, o nie. Ilu tam jest ochroniarzy? Dwóch ochroniarzy, come on, już byłem tak blisko, dobra, spokojnie, idę ich ogłuszę ich, dobra, 3, 2, 1, wbijam, chodź tu, a masz! Nie strzelaj, proszę. Ręce. No, ale proszę, no, jestem chłopakiem jedyny, chciałem tylko pomóc. Chłopakiem? Dziewczyno? Ale on jest ciężki, Boże, co oni no są ciężki? No co, jem sobie, no nie, co? Ej, no nie, o, proszę, Boże, nie zabierajcie mnie. Ej, a co jakbym na przykład teraz udawał chłopaka? Dobra, uwaga. Ja ogólnie jem w nocy chipsy i jem sobie co? To i robię chłopackie rzeczy, no i jest, działa. I w ogóle, no i i czekajcie, co jeszcze robię? Uwielbiam bajonikle i... O, zmienił się, zobaczcie, to jest ta dziewczyna wkurzająca i teraz chłopakiem. A ty? Uwielbiam jeździć w piłkę nożną i grać. Jest, udało się, ona też się zmieniła. Dobra, teraz będzie pół na pół, czy chłopacy... Dobra, czekajcie, muszę teraz przekazać wszystkie wiadomości do TV. Okej, czyli wy mnie już nie pobijecie, nie? Dobra, zakończam to, tak, to już się skończy, w końcu. Och, jak ja się cieszę, dobra, włączam kamerę. O, dobra, nakierujemy, okej, stream tutaj. Wszystko jest już gotowe, proszę już. Dobra, mikrofon, okej, wszystko jest już goto. O nie, zobaczcie, kto siedzi w sklepach. Dziewczyny, nie róbcie pocho... O nie, wszystkie mają pistolety. Kim ty jesteś? Co chcesz zrobić? Ja nic nie chcę wam zrobić, spokojnie, ja chcę tylko zaśpiewać piosenkę. Ty ja byłem chłopakiem, to wszyscy uwielbiali mój śpiew. Ej, ty, zamienię mi chłopaków, to dzięki temu sposobowi. Nie, po prostu okropnie śpiewasz, przestań śpiewać. Na, jestem chłopakiem. Teraz zamieniam was też w chłopaków. Jest, udaje się. I ciebie też. Kozak. O ja, zobaczcie, to są już chłopaki, dobrze. Dobra, to ja teraz szybko lecę włączyć kamerę. Wszyscy są pokonani, uwaga. Dobra, odpalona kamera. 3, 2, 1 i... O nie. O, do czego odliczasz? Simon? Nie! Ty jesteś Simon? Jaki Simon? Simon Kołacz, ty myślisz, że chcesz nas powstrzymać? Simon, no wszystkich już pokonałem, to może być już koniec tej traumy, no. Zostaw mnie! Bracie, przepraszam, muszę strzelić? Proszę nie! Simon? Simon? Halo? Simon, jest! Wow. Co to za pisereczek, jak odłasz, bo jeszcze coś troje przypadkowo. Otóż to Simon, szybko wsiadaj tu, nie wiem co tu się stało. Zaczynamy, lecimy. Uwaga, trzy, Simon, chodź ze mną. Trzy, tak, dobra. Dwa, jeden. Witamy w Brookhaven, dziewczyny news, a bardziej zwykłe Brookhaven. Dziwicie się, że jestem chłopakiem, ale możecie zamienić się z powrotem w chłopaków, chłopacy, a dziewczyny mogą zostać dziewczynami. I znowu będzie porówno, czyli najlepiej. Tak, jedyne co musicie zrobić, to udawać chłopaków, a dziewczyny niech zostaną dziewczynami. Witam wszystkich, mamo, pozdrawiam, jestem w telewizji. I to w sumie tyle, no. Mam nadzieję, że wszyscy się odmieniają i... Simon, złaź mi z kadru. Tak wyglądała szkoła przed tym odcinkiem, a tak wyglądała po. Co? A! Co jest? To co ja? Chłopak, chodź tu! A co jest? Pomocy! Chłopak, ale! A, pomocy! No nie, dziewczyny! A, czemu? Ja chciałem się tylko zapoznać, no, au! Nie, chłopacy się nie zapoznają, spadaj stąd! Co? Czemu mam taki makijaż, no? Dziewczyny, zostawcie! Dobra, dziewczyny, spadamy! Jeszcze się nim zajmiemy! No nie, a, moja twarz, jak ja wyglądam! Ej, czy one chcą mnie zmienić w dziewczynę? O nie, dobra, idę tu umyć w łazience. Jezu, no jak ja wyglądam. W tej szkole nie ma żadnych chłopaków, to jest mega dziwne, dobra. O nie. Czemu w talencie dla chłopaków tam ktoś jest, dobra. Sprawdzę, podejdę. Uwaga. Halo, przepraszam, otwierać, chcę wejść. Simon! Fire Road! Dobra, może ja wyjdę, poczekam chwilkę. Stary, co ty robisz w szkole dla dziewczyn? Proszę mi powiedzieć, czemu ty wyglądasz jak dziewczyna? Ale czekaj, zmyję to. No pojechałem za tobą i trafiłem tutaj, bo nie chciałem, byś nasze miasto opuszczał. Jezu, Simon, no. Dobra, zostajesz w tej szkole? Nie mogę, muszę iść do swojej, ale spotkamy się po... Simon, nie! No i super, zostaję znowu samym chłopakiem. Ode mnie się odsunęły, ja... Nie, jestem niechcianym dzieckiem.
dzieci, to jest lekcja o tematyce fryzjerstwa. Więc dzisiaj na przykładzie Fajrouta będziemy wszyscy obcinać woski. To lekcja fryzjerstwa? Co to jest szkoła fryzjerska? No nie. No nie, proszę, zostaw mnie, ja nie chcę. Dzieci, patrzcie, tak obcina się włosy. Nie, proszę, nie. Nie. A dlaczego pani wyrywa je kluczem? Tak się nie robi, zero kompetencji. A, pomocy, no nie. Co jest z moimi włosami? A, przestań mi. Ja wyglądam okropnie. Co jest moją fryzurą? No, osoba do układania mu włosów. Nie, nie, proszę, tylko nie to. Tylko nie to. Ja chcę, proszę pani. O nie, proszę, tylko nie to. Nie, co to jest? Wyglądam jak pędzel. Nie, pomocy, co to jest za fryzura, no. Jeszcze nie skończyłam, siadaj. To moje włosy i mam prawo robić. No ale prosimy cię. Siadaj albo nagana. O, dobra, siadam. Dzisiaj opowiem wam o trendach, których uczy Roblox i jak stylowo się ubrać. Zapraszamy Fajrouta jako przykład. Znowu mnie, kolejna lekcja. Zobaczcie, co one mi zrobiły z włosami, no. Nikt tu nie umie nic zrobić, normalnie obcięły tu i... A. Fajroucie, pokaż nam trendy, których się nauczyłeś w domu. Nie. O, i pięknie, tak właśnie wyglądają dzisiejsze trendy mody. Co w ogóle za lekcje? Takich nie ma normalnie, nawet w takich szkołach, no. Pepa, dobra, przebieram się tu. Dzień dobry, kim pani jest? Cześć, to ja, Bella Ciao. Cześć, Bella Ciao. Masz oddać kanapki. Co? Jakie kanapki? O co chodzi? Oddawaj. O nie, to jest chyba szkolny bully. No to lecisz do szafki. A, nie, co? No i wleciałem. A, pomocy. Nie. Nie, no i znowu. A, jak zawsze. O, Fire Junior może wyjdzie? Nie, nie wyjdzie. A. Czy ja słyszę dzwonek? Nie, dzwonek, już koniec szkoły, ja chcę stąd wyjść, proszę. Nie, czy wszyscy wychodzą ze szkoły? Nie, wszyscy wychodzą ze szkoły. No nie, ja tu muszę zostać. Synku, halo, czemu nie przyszedłeś sam do domu, synku? O, mamo, mamo, tu jestem, mamo, tu w szafce. Co? Czemu w szafce? Kto ci tu zamknął, synku? Mamo, proszę, otwórz. O, dzięki za ratunek. Synku, czemu ty wyglądasz jak dziewczyna? Mamo, musimy spadać z tej szkoły, nie chcę tu chodzić. Nie no, chodź do domu, załatwimy to, zmieni ubranie i w ogóle. Najgorsza szkoła świata. Dobra, Simonek, znasz plan? Rozwalamy toaletę i zatapiamy szkołę. Ja tu nie będę chodzić, dobrze. Czekaj, jest 6 rano, jeszcze nie przyszedł nikt do szkoły, więc dawaj. Ogólnie jest taki plan, widzowie, że rozwalamy tę szkołę, bo ja tu nie będę chodzić. Nie będę. To ty idź do damskiej i rozwalę tam kibel. Okej. Dobra. Żeby się zatopiła ta szkoła. Bobek, jesteś gotowy? Patrz, zobacz to. Co jest? Co? Ej, Fajrout, bo chyba coś przebiłem przypadkowo. Co jest? Simonek, co? O, co ty narobiłeś? Co? Nie aż tyle, zatopiłeś całą szkołę. Przynajmniej pływać może, ale fajnie. Nie, spadaj za nim dyrektorka, to zobaczę, bo będzie mi przerąbane. Szybko. Co tu się stało? Simon, ty chyba rozwaliłeś główną kanalizację. To chyba dzisiaj lekcje będą odwołane. No nie. Co jest? Zobaczcie, całe Brookhaven jest zatopione. No nie. O Jezu, jak dyrektorka się o tym dowie, jak burmistrz się o tym dowie. Simon, mamy przerąbane teraz, no. O, wielki basen! Nie, to nie jest basen, no. Wbijaj na górę, szybko. Jezu, dobra, wracajmy do domu, bo tam chyba stoi. Nie. Jezu, jaki chill! Pani odwołała wszystkie lekcje, dyrektorka, bo się z jakimś cudem szkoła zalała. No i my z Simonem oglądamy sobie kotki egze, nie? To fajne. Simon? Czy ja tylko słyszę? Co przed naszym... Nie! Nie, czemu tu podjechał autobus? Czekaj, sekunda. Dzień dobry, czemu ten autobus podjechał? Tu nie ma przystanku. No wiesz co, zalało nam szkołę i dzisiaj dziewczynki się pouczą u ciebie, okej? Okay? Co, jak to u mnie? Ale dlaczego nie u siebie w domach? Nie lekcje. Chodźcie. Jak wchodź? Ja nawet nie pozwoliłem do mojej... Co jest, czemu? Proszę pani, no. No tak, ja wracam już w stacji, pa. No nie. O, dobra, przynajmniej się nie dowiedziała, że ja to zrobiłem. Kto tam Fajrout był? Kto chciał? Simon, zobacz, kto do nas przyszedł. Ej, on ma łóżko, poskaczmy na nim. Simon, zobacz to. Nie. Zostawcie moje łóżko i moje zabawki, no. Ach, jedyne słuszne miejsce w tym momencie. O, chodź Simon do mnie. Siedzimy, dopóki one stąd nie wyjdą. A, Simon, dobra, godzina minęła, chcę stąd wyjść, wypuśćcie na... O, co jest? Czemu ktoś tam wysoń... Czy coś tu się zmieni? Ej, no czemu mi wirusy zainstalowały się? Ej, Fajrout, wiesz co, wirusy to chyba... Zobacz twój dom! Jezu, właśnie coś tu się zmieni... Nie, czemu wszystko jest różowe? Kto to zrobił? Postanowiłyśmy pozmieniać trochę kolorki twojego domu i zobacz swoje auto. O, nie, nie, nie! Mamo, twoje auto! Co się stało z nim?
Nie! Jak to teraz wszystko wygląda? O, mama. Cześć, mamo. Jak to ty pomalowałeś tak pięknie nasz dom? Nie, to nie ja, mamo, to te dziewczyny. Pani dyrektorka je tu wpuściła. Ale co, muszę im podziękować. Co? O Jezu, wszędzie dziewczyny. Proszę was, bądźcie normalne dziewczyny, a nie takie jak teraz. Ach, otworzę. Nie, dobra, mam tego dosyć, ja! Dziewczyny, chciałybyś się może wyjechać na fajną przejażdżkę? Tak, przejażdżka, kochamy, tak, tak. To zapraszam za mną, dobra? Simonek, ty też chodź za mną, dobra? O, tutaj jest autobus. Chodźcie, dziewczyny, to będzie najlepsza przejażdżka w waszym życiu. Podjeżdżamy pod lotnisko. Nie umiem prowadzić, bo mam 10 lat. Zapraszam, chodźcie, dziewczyny. Mamy lot na... Ale podróż! Na Zanzibar, czy na Alaskę, ale nie mówmy tego. Tak, tam, tu proszę. Ja, Zanzibar, zawsze chciałam tam pojechać. Simon, ty nie. Nie. Dzięki, zawsze chciałem, już się spakowałem, pamiętaj, ale... lubiałem cię, cześć. Nie, Simon, ale to był lot na Alaskę. Jezus, Simon, po co ty tu wbijałeś, przecież to nie ma sensu. O, dobra, ej, a Simon, co ty robisz, czy kto tym statkiem, kto tym statkiem kieruje, Simon? A czekaj. To nie twój tata? Nikogo tu. A! Chyba się rozbijamy, dobra. No uratuję sytuację, dziewczyny, spokojnie, nie marcie się. A, przestańcie panikować, spokojnie, no. Zaraz to naprawię. Oje, Simon, dobra, już jest po nas, musimy skakać. Dobra, dawaj, skaczemy. A, walniemy w szkołę, co jest? Dobra, skok. O Jezu, nie udało się nam wyskoczyć. Dobra, dziewczyny, w co walnął nasz samolot? Co? W szkołę walnął? O nie! Co ja narobiłem? Dobra, czyli na 100% już nie wrócimy do szkół. Wiecie, przez kogo są zdalne nauczenie. Ach, dobra. To teraz do twojego domu chodźmy. Nie, nie, tylko nie do... A, no nie! No i super. Fireout będzie mój, rozumiesz to? Nie, ja go zabieram na dyskotekę, bo tak się umawialiśmy. Nie, ja zadecyduję. Niech jedna weźmie go na jeden dzień i druga na drugi. I on zadecyduje, kto pójdzie z nim na dyskotekę. Haha. O co tu chodzi? Chodzi właśnie. Nie było odpowiedniej ilości chłopaków, żeby iść na dyskotekę, więc zostałeś tam tylko ty. Aha, ale ja nawet tam nie chcę iść. Musisz, ja tam chcę się pokazać w moim stroju. Dobra, niech pierwsza idzie toksyczna. Ej, czekaj, jak ty mnie nazwałaś? Dobra, to gdzie mnie zabierasz na pierwsze spotkanie? Chciałem cię zabrać do gamerskiego roomu. Tutaj często sobie gram na przykład w Among Us. No i różne takie rzeczy, wiesz, lubisz Among Us. Czy ty oszalałeś? Zabierać mnie w takie miejsce, ja nienawidzę grać. Nie lubię w ogóle gier. Ale wiesz, że jesteś w grze. Ej, nieważne. A masz. A, czemu mnie kopiesz? Zostaw. A, bo karteczkę kopnij mnie. A, czemu to robisz? Przecież to jest jakieś głupie. Bully mi to przykleił. Mordo, weź. A. Teraz idziemy tam, gdzie ja chcę. O, nienawidzę jej. O, ej, kto to jest? Simonek. Siema, mordo. Siema. Co tam u ciebie, mordeczko? Miałeś mutację, czy mi się wydaje? Dobra, whatever. Simon, pomóż mi się jej pozbyć. Ona jest okropna. Z kim ty gadasz? Z panem sprzedawcą, tak. Wcale to nie jest mój kolega z przeszłości. Simon, błaga, pomóż mi jakoś. Spokojnie, Fireout, zaraz wrócę. Przepraszam panią. O, dobra, Simon coś robi. Simon podjechał. Halo, halo, dzień dobry, jest pani zatrzymana, ponieważ pani ukradła loda. Ja nie jestem, pan kłamie. A masz, to jest podróż. Nie, Simon, Jezu, ona bije policjanta, to jest jakaś chora. Co tu się dzieje? Czekaj, muszę zabrać auto. A, stój, przestań bić mojego kolegę, proszę. Co ona mu robi, ona go dusi, przestań. Przestań, powiedziałem! O! Ona próbuje mnie udusić! Chwila! Dobra, wywalam ją tu! Szybko, Simon! O, stary, ona jest nienormalna! Fireout, czy to był przez cały czas twój kolega? Marsz do mojego domu i z nim się masz nie zadawać! Ja, czy to jest twój dom, ale to jest willa, ona jest chyba za VIP-a! No, jestem bogata, mój tatuś jest bogaty. A teraz musisz się odkazić, rozumiesz? Właśnie tutaj! Ale jak to odkazić? Co to znaczy odkazić? No bo wiadomo, co jest teraz na świecie, musisz się odkazić! A, dobra, wlazłem! Co to jest? To w ogóle mnie nie odkaże, to jest zimne! No bo cię stronowałam, to lodówka. Pomocy, otwórzcie mi to. Zimno, mrozi, zmroziło mnie. Jestem zmrożony. Dobra, otwieram to. Siedziałem tam 5 minut. Wiesz, jak mi zmrozło wszystko? Teraz mnie mrozi, jak na ciebie patrzę. Nie mów tak, idź spać. Ale jest 18 dopiero. Idź spać. Jezu, kim ty jesteś w ogóle? Najgorsza dziewczyna świata, dobra. O, siadam sobie tutaj. O, w sumie to fajne tutaj łóżko. O. Ty, ej, nie mogę się ruszać. Ej, halo, O, Simon? Simon tam, czy ja tam? Hej, stary, wróciłem. Fireout, wejdź na ten śpiwór, wyjdziesz stąd. Czekaj, dobra, jest, udało się. O, mogę wyjść, nie mogę wyjść inaczej, postaw szybko, ona zobaczy. Fireout, co ty robisz? Co to jest? Wyjdę tam do niego. Simon, dobrze, zrobiłeś ją. O nie, ona ma pistolet, uciekaj. Nie, Simon, nie,
O nie! Nie, Simon! A masz nie podchodzić do mojego fajerocika! A masz! No, teraz wchodź do sejfu i klik! Klik! Haha, zamknięty! Nie, Simon! Kiedyś cię uwolnię, przysięgam. Tylko jak poznam kod. Dobra, Fireout, wbijaj do środka. Dlaczego poszliśmy do salonu? Fireout, zapłacisz za moją piękność. Co? To najlepszy salon w Polsce. Dobrze, poproszę o śliwającą fryzurę. O, dobrze, jestem tu pierwszy dzień. Mam nadzieję, że nic nie zepsuję. O, ja ono jest pierwszy dzień. Zawsze pierwszy dzień fryzjerze coś psują. Okej, włoski umyte, proszę pani. Teraz tylko zmienimy fryzurkę. I hop, fryzura zmieniona. Jak się podoba? A, jak ja wyglądam, to jest ohydne. Ja chciałam czerwoną po pierwsze. Już to naprawimy. Proszę pójść na farbowarkę. Słuchaj, jak ona wygląda, co to jest? O Jezu, nie. O, ja jeszcze na czerwono. Te włosy będą ohydne chyba. Uwaga. Oho! Ej, nie, w sumie nie są nie, są ohydne. Proszę pani, wyglądam jakbym miała zepsuty włos. No, przepraszam, jest to pierwszy dzień. Fireout, ja za to nie będę płacić, ty zapłać. Ale jak to ja? Ja nawet pieniędzy nie mam. Zapłać. Dobra. Fireout Junior, obejdzie się bez karmy dla ciebie przez jeden dzień. Ja też nic nie będę jadł. Proszę, ile wyjdzie? To salon prestiżowy, więc 100 tysięcy dolarów. Co? Dobra, uciekamy, Fireout! Czy my właśnie obrabowaliśmy salon? W sumie to zrobiła ci ohydną fryzurę, więc uciekajmy. Dlaczego przyszliśmy do jakiegoś doktora? Ja już nie chcę! Musisz zrobić sobie operację plastyczną, bo chcę, żebyś wyglądał jak Justin Bieber, czyli mój idol. Nie, to nie może tak być. O, jest pani na czas. Właśnie umówiliśmy już operację plastyczną. Nie, naprawdę! O, dobra, w sumie ciągle się uśmiecham, nie mogę się z tym śmiać. Dobra, to pójdę, czekaj. Okej, mam nadzieję, że coś fajnego mi zrobić z twarzą, ale nie lubię operacji ogólnie. No to zaczynamy, panie Fireoucie. Teraz to światło. O. Jest pod go. Jaki on jest śliczny, jak on pięknie wyszedł. On wygląda pięknie. Właśnie, to jest piękne cudo. O czym wy mówicie? Gdzie jest lustro jakieś? Muszę się przejrzeć, no. Nic nie widzę, no. Proszę pana, pan jest tak piękny. Co? Co pani mówi? Czekaj, ja zaraz spojrzę, uwaga. 3, 2, je. To wygląda jakbym był jakimś anime dzieckiem. Ej, wy zmieńcie to. On jest piękny. Nie, to jest ohydne, weźcie z tym. Ja nie będę się nikomu pokazywać przez rok. Okej, to jest mój nowy, znaczy stary dom. Jak ci się podoba? Ja tu nie będę chodzić, przecież ty, co to jest w ogóle? Ale to mój dom jedyny. O nie, z tą twarzą nawet nie będę mówić. Super, będziesz mi wyzywać dom. Chodźmy na dyskotekę, Fireout, testowa, przed balem. No dobra. Dobra, Fireout, ładnie się przybrałeś, idziemy. O Jezu, w końcu, Simon tu jest, ale impra tu jest. Ja, mamy ten, jakieś tutaj napoje. Napoje 18+, o nie, dobra. Wypiję sobie kolkę, i teraz tańczymy. Siema, mordo, siema. Ej, siema podróbo Simona. Siema wszyscy na tej imprezie. No, o ja, czekaj, czy ten chłopak ma na sobie Gucci Gold rzeczy? Jak on wygląda kozacko. O mnie mówisz? Nie, ona mówi o nim, co? Ale jesteś fajny, serio. O, no dziękuję, ja to Simon. Ej, a mieszkasz w Lamborghini w ogóle? No mam Lamborghini i mam też dom, fajnie jest, co nie? Ej, a może będziemy razem? Pewnie. Ej, a co ze mną? Halo! No to co, idziemy do twojego Lambo? No pewnie. Ej, Simon, co ty zrobiłeś właśnie? Ej, a co ze mną? Zostawiłaś mnie. Simon, który ma fajny Lambo. W sumie też bym pojechał. Ale jest plus, ona mnie zostawiła. Simon, współczuję ci. Dobra, tu powinna być gdzieś. O, jest, cześć, mam nadzieję, że ty mnie nie pobijesz. Ej, ja cię nie pobiję, co ty w ogóle mówisz? Ona mnie nie pobije, czyli jest spoko. Czemu brałeś się w garnitur? Bo idziemy do restauracji, please, nie bij, przepraszam. Nie chcę cię pobić. Dobra, whatever, chodźmy do restauracji. Ale to jest fajna, naprawdę, to jest luksusowa restauracja, czyli McDonald's. O tak, yeah. Ej, Simon i to, o nie, oni tu siedzą obok nas. Ej, ty, widzę, że znalazłeś sobie nową panienkę. Czy już mnie nie chcesz? Ty mnie zostawiłeś, dobra, idź. Dobrze, to co byś chciał zamówić? Ja mam trochę pieniędzy, więc kanapkę ze szczurem. Bo więcej nie mam, ale dwie. Ja zapłacę. Los, ty serio za to zapłacisz? Co to jest? No pewnie, jedz. Uwielbiam jeść. Ile jedzenia. Za dużo. Ale pyszne. To są delicje. Jeszcze wypiłem tutaj. Padłem pod stół. Dobra, chodźmy do mojego domu. Spoko. Ej, w sumie ciekawe jak się ona ma dom. Siadaj, będzie hardkorowo. Wow, ej, kozak jest. Co ty robisz, to jest szalone. Wpadliśmy, co ty, Ej, wy, co wy tu robicie na mojej dzielni? Sorry, nie obronię cię, musimy uciekać. Uciekaj, to jest bully, dostaję, pomocy, ale mnie ogłuszył. Co ty robisz? Zostaw Fireouta, masz, ma.
Czy ty umiesz się bić? No, umiem, znam karate kung fu panda. O ja, karate kung fu panda. Czyli możesz mnie bronić, ale kozak. Byron, oto nasza nowa willa. Ja mieszkałem w jakimś świetniku. Ej, serio, to jest nasza nowa willa. O ja, czy to jest komputer 3000? Ej, serio, dziękuję ci, że takie coś mi... Ja, ty masz pieski, dobra, gram. Ale ja niestety jestem kidem, co nie? I muszę iść do szkoły, przepraszam cię, więc teraz pójdę do szkoły i się spotykamy jutro, co nie? Dzisiaj muszę zaliczyć malowanie, bo inaczej nie zdam, co nie? Ale to będzie przypał, ja nie mogę nie zdać. Po prostu walczę z potworami poza lekcjami i wiecie, był problem z uczeniem się. Ale spokojnie, teraz zdam, zobaczycie. Tylko muszę narysować idealny ziemniak. siema. O, i chyba mają takie nogi, mi się wydaje, co nie? Chyba tak, Dobra, mój ziemniak jest skończony. Proszę pana, co zostaje? To jest ohydne. Nie zdajesz tej szkoły. Nie. O, czyli wypadam z szkoły. Super po prostu. O, Fajru, co się stało? Dostałem jedynkę, wiesz? I wypadam ze szkoły. Spokojnie, moja mama jest dyrektorką. Mamo, załóż tego pana od plastyki. Proszę pana, proszę mu dać szóstkę. Daj mu szóstkę. Przepraszam pani, przepraszam. O, daj szóstkę, to jest fajny chłopak. Ja, twoja mama to dyrektorka? Czemu mi tego nie powiedziałaś? Dobra, piękny dzień kolejny. O nie. Fajrout, wracaj do mnie, zniszczę twoją dziewczynę. O, masz otwarte drzwi, czy nie? Zamknięte? Ona oszalała, kto to jest? To jest toksyczna. O nie, 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 musisz chować szybko. Gdzie mogę się chować? O, tutaj, dobra. No nie. Dobra, drzwi są chyba zamknięte, mam nadzieję przynajmniej. O nie, nie, było otwarte. Gdzie ona weszła, gdzie ona? O, ja tu stoję, dobra, gdzie ona jest? O nie, wchodzi gdzieś, ona gdzieś idzie. Tam poszła, ten, to jest idealna dziewczyna. O nie, o nie, to już jest koniec. Co ja mam zrobić? Może nie będę patrzeć na kamerach, tylko pójdę tam. Uwaga, wbijam, gaz usypiający. Kto to jedzie? Ej, co, ona podjeżdża pod szkołę? Co, ona będzie do tej szkoły chodzić? Ej, dziękuję za podwózkę, masz tu napiwek, haha. Ja, ale ona ma fajnie, różowe Lambo. Spytam się jej, czy mi da dolara. Halo, przepraszam panią, mogę dolara? Halo. Nowi przyjaciele, idę się przywitać, hej przyjaciele. Jak on śmierdzi, odejdźcie od niego. Ej, ale... Przyjaciele, ja śmierdzę? Chyba nie, dobra, idę do klasy. Czekaj, co tak tu śmierdzi? Nic. Uczniowie, prosimy was o przywitanie nowej uczennicy, Merlo Merlin Marlen. Wow, Merlin Marlen, ja ją znam. Ej, to jest ta sławna piosenkarka youtuberka. Ej, mogę zdjęcie? Czemu ona jest w waszej szkole? Jestem w waszej szkole, bo chcę się tu uczyć. Prosimy bardzo, nauczę panią oczywiście, tylko o najpierw zdjęcie poproszę. O ja, nie wierzę, że ona jest w naszej klasie. O, trochę przypakuję, żeby mi się jej spodobał. Merli, mam pytanie. Mogę z tą zdjęcie? Nie możesz. Ja nie chcę. Ja chcę coś do jedzenia. Właśnie, ja też chcę coś do jedzenia. Proszę pani, co dostanę na jedzenia? Dzieci, dzisiaj papka z papką. Papka z papką. Już wolę jedzenie ze szczura. Dobrze, że ja mam jedzenie swoje. Ile jedzenia? Nikomu nic nie dam, bo jestem sławna. Ja, Marlin ma takie fajne rzeczy. Dobra, to ja poproszę tą papkę. Proszę bardzo! Dziękuję bardzo! To jest kula mięsna. Ej, ty, chłopcze, jak ty miesz siedzieć przy moim stołku? To nie jest twój stołek. W sumie to spoko, możesz tu siedzieć. Lubię cię. Yo! No tak, ale reszta nie, bo inaczej mój ochroniarz przyjdzie. Halo, witam moich TikTokersów. Zobaczcie, to jest biedne dziecko, któremu teraz dam jedzenie. Co? O mnie mówisz? Tak, patrz, jest to. Serio, mogę to... ale pyszne! O, dziękuję ci! Właśnie nakarmiłam bezdomnego człowieka. O, no tak, w sumie jestem bezdomny. W sumie to mi się nawet podobasz. Chcesz ze mną iść na zakupy? Tak, pewnie, mogę. Witajcie widzowie, jesteśmy właśnie w bardzo drogim sklepie i kupię teraz bezdomnemu rzeczy. Mi? Ja, ale jest fajnie być, naprawdę taką koleżankę mieć. Dobra, weź co chcesz. O, dobra, to sobie wezmę. O, ale fajne rzeczy. Koleżanko, naprawdę, thank you. Prawdę, wyglądam dosyć stylowo. No, dobrze, wszystko się nagrało. Miliony lajków na razie. Droga klasy, się Merlin, wasza uczennica ma urodzin, dlatego co jej kupiliście? Jest, urodziny, ale jej kupiłem fajny prezent. Kulę mięsną i wiadro. No dobra, ja ci przyniosłam torbę. To nawet nie jest markowe, to nie jest Gucci. Idź stąd, idź, już. Ja ci przyniosłem kartę do Flipika na 20 zł. 20 zł, ja tego nie chcę nawet. Idź stąd, idź, no. A ja ci przyniosłem gitarę. O, nawet fajne.
ale no dobra, dzięki. Uja, ona odrzuciła takie fajne prezenty, mam nadzieję, że ode mnie przyjmie. Uja, ona odrzuca burgera. Nie chcę iść, no. Kanterki, idź stąd, co ty do mnie? No, a ty jakieś kwiaty, spadła. Oj, fajny rącik, co mi przyniosłeś? Ja przyniosłem wiadro i kulę mięsną. Ale do czego to? To jest do tego, żeby patrz, rzucać do kulę mięsną do wiadra, tak się nauczyłem u szczura. Simon, fajny prezent? Naprawdę tutaj, przecież ona cię pobije chyba. Nie pobije mnie chyba. Fajrol, to było przepiękne, dziękuję ci, najlepszy prezent. O, kocham cię, Fajrol, naprawdę. Jo, udało się, a, yeah. Czemu mam różowy plecak? Dobra, wziąłem najpyszniejszego hot doga, jaki i był. Ale cię schrupię, naprawdę. Nie jedz mnie, proszę. Czy to mówi? Dobra, nie, zjem to i tak, nie patrz na to. Merlin, co to jest? Tak, to jest piesek, Fajrol, chcesz dołożyć do ekipy? Co? Do ekipy? Jakiej ekipy? Simon jest w niej i poczciwy mózg. Poczciwy mózg? Gdzie jest poczciwy mózg? O, siema poczciwy mózg. Dobra, to ja to zaczynam nagrywać. Dzisiaj przyjęliśmy do ekipy bezdomnego. Witamy, witamy. Dzień dobry, jakiego bezdomnego? No bezdomnego, czekaj, będzie dużo lajków. Zostawcie lajka, jeśli chcecie $1 dla bezdomnego. Dobra, nasza limuzyna podjeżdża. Czemu ten hotdog w ogóle mówi? Dobra, wyrzućcie go do śmieci, nie wiem co to jest. O, limuzyna, o ja. Dobra, podwożę was na koncert, jesteście gotowi? Co, jaki koncert będziemy śpiewać, Simon? No oczywiście, że to jest nasz trójkoncert. Stresuje się, tyle osób przyszło na nasz koncert. Co, my będziemy tu śpiewać? Dobra, wszyscy gotowi? Będziemy milionerami z tego koncertu, lecimy! O ja, dobra. 3, 2, 1. Ej, kiedyś mieliśmy dużo siana. Ej, teraz mamy mało siana. Ej, Simon, czy coś czujesz? To nie jest przypadkiem twoja czas na rapy? Kiedyś my wszyscy zbieraliśmy siano. Dzisiaj mam bardzo dużo siana. Nie takiego, jakim myślicie, tylko w kanapce. O! To mnie robię skok! Wow, yeah! Oh, yeah! Dobra, nie wiem dlaczego, ale Merlin kazała mi tu postać. I po prostu postać, co ona tam robi? Widzowie, za chwilę powiem mu, że on jest moim wybrankiem i będziemy razem do końca życia. Halo, przepraszam, nie mogę wytrzymać obietnicy. Halo, miałeś nie wychodzić, co zepsułeś nam odcinek. Dobra, widzowie, powiem mu to teraz. Będziemy mężem i żoną. Co, jak to mężem i żoną? Nie, ja się nawet nie znam. Ale, gościu, to dla wyświetleń. Nie, ale nie wszystko się robi dla wyświetleń. Filmiki nagrywa się tylko dla widzów. Ale cicho bądź, idziemy, szybko. Co? Czemu idziemy? Nie, proszę, co się tu dzieje? Czemu to jest... Simon, czemu ty jesteś księdzem? Wiesz co, to tylko do TikToka, Fajrol, ale dobra, przychodźmy, czy zostaniesz mężem i żoną Warley, Wany, coś tam? Co? Tak, zostanę! Dobrze, Fajrol, a więc teraz, czy ty chcesz się pocałować? Nie, ja nie chcę! Nie masz wyboru, całuj się! Nie, proszę! No weź szybciej, dobra, podchodzimy do siebie. Ja nie wiem, czy chcę. No chodź! Nie, oficjalnie ty się mężem i żoną. Co to miało być? Dobra, rób cięcie. Haha, jesteśmy mężem i żoną, dla wyświetleń. Nie było, miało sensu. Co się stało z nią przez tą sławę? Dobra, Fajrol, teraz masz się napakować, bo musimy fajne zdjęcia zrobić z wakacji. Nie, ale ja nigdy nie pakowałem w życiu, no. Pakuj. A, moje ręce, one mi się niszczą. To jest rozcięcie mięśni, gościu. Dobra, jeszcze raz. O, 300 kilo. O ja, to jest niemożliwe. Dziecko, 300 kilo. Co jest z moim ciałem? What? Marilyn Monroe, czemu ja tak wyglądam? Ja, ale fajnie wyglądasz. O ja, ale jestem pakerem teraz, ej. Ej ty, złaś mi z ławki. A masz. Dobra, Fajrol, teraz trzeba zgarnąć followersy. Idziemy ukraść bank. Co? Jak to ukraść bank? Co to jest? No, chcę złamać prawo, żeby dostać dużo lajków. Czekaj, nagram to. Ty idź rabować. No nie, ja nie będę rabować dla jakichś lajków, no, to jest bez sensu. Dobra, to sama to zrobię. Nie. Jezu, my rabujemy bank dla lajków. Kto to w ogóle nagrywa? Co z kamer byś wzięła nagranie? Dobra, Fajrol, wybuch to. Jest, udało się, bierzemy kasę, Fajrol. O nie, co ty robisz, psychofaneczko? Halo, policja, zatrzymać się. Nie, jeszcze nas złapali, psychofanka. No co, przynajmniej będzie dużo lajków. Widzisz, co narobiłaś, jesteśmy w więzieniu. Ty robisz jakieś dziwne rzeczy tylko dla wyświetleń, no. Fajrol, zobacz, jakie wyświetlenia będziemy robić. Nagramy tutaj live'a. Nie rób tu live'a. O, siemka, nie rób tu live'a, no. Dobra, chodź wtedy, uciekniemy z więzienia. O, jak fajnie. Dobra, nie nagrywaj tego wszystkiego. Hop. Patrzcie, uciekamy teraz z więzienia. Nagrywaj tego, no. Fajrol, jesteśmy wolni, jesteśmy mega sławni. Wiesz, ile to nam dało lajków? Mnie to nie obchodzi, wiesz co? Ja w ogóle z tobą nie chcę być w ekipie, nie chcę być z tobą w ogóle. Jak to? Nie, proszę, nie. Bracio! Co
się dzieje? Czemu to jest? O, psychofanka! Dostaw mojego Fireouta, ja jestem z nim! Ale jak to? Co, one mają takie same głosy, co tu się dzieje? Czy one walczą ze sobą? Co jest? Dwie na jedno? A, co tu się odwala? Jezu, jeszcze ten piesek atakuje, co tu się odwala? Rozmowa o pracę. Umiem jeść makaron nosem, to jest na pewno bardzo przydatne. Ej, ja mam nos? Dobra, jeszcze pójdę. Ej, tu Simon pracuje! Ej, mogę burgera, Simon? Kupolat Fireout, burgerka byś chciał może? Proszę bardzo, burgerka. Dzięki za burgerka. Ale nie, ja nie chcę, boję tej nowej szefowej. Co? Jakiej szefowej? Tu w tej pracy? No, bo ja będę tu pracować. Nie, ale jak ty przecież ubrany? On się wyzywa przecież. Nie, no stary, nie ma co się martwić. Nie, idę. Przebierz... O Jezu, dobra, w sumie trochę się stresuję. To jest ona? Ona w ogóle nie widzi mnie, trochę jest w transie. Widzę cię. Ta pani się we mnie zakocha. Dobrze, dzień dobry, proszę pani. Ja przyszedłem na rozmowę o pracę. No dobrze, pierwsze pytanie. Z czego chcesz tu pracować? Lubię siłownię, kino i wszystko w ogóle. No spoko, bardzo fajnie. A jeszcze może coś? A, umiem śpiewać. Na 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 a nie umiem. Nie no, pięknie śpiewasz, dobrze. Przyjmujemy cię. Co? Jak to przyjmujecie? Wyżywię rodzinę i będę mógł stworzyć nowy dom? Yeah! Simon, dostałem to! Ale jak ty tu przyszedłem? Przecież to było niemożliwe do robienia burgerów, trzeba było. Powiedziałem, że umiem śpiewać i tyle. To czemu ją skłamałeś? O, dobra, jak on zradzi? Ej, Simon, co to są za ohydne burgery? Czemu ten ogórek jest przestawiony? Ale pani szefo, przecież burgery się dobrze robią. Burgery? Miały być burgery, nie burgery. Temperatura 10 tysięcy tylko. Dobra, masz tam iść do frytkownicy, a masz. Ale jak ty do frytkowni? Przecież tu frytki się radzą, frytki. Dobra, mam nadzieję, że się czegoś nauczysz. O nie, zobacz mnie, może mnie zobaczyć. Dobra, Simon, ale ona była dla ciebie niemiła. Ona tak zawsze? No tak zawsze, jest jak coś tylko źle robisz. Dziwne, dla mnie taka nie była. Dobra, jestem sobie na przerwie od pracy. O, mamusia mi spakowała kanapkę ze szczurem. O, kawałek kanapki, dobry. O nie, ktoś podjeżdża. Ja znam te osoby, znam je. O, to jest ten, chyba z internetu albo coś takiego. Film dla dwóch osób, ten horrorowy. Dobrze, macie powyżej 10 lat? No, raczej, nie znasz nas? Znam, pewnie. Dobrze, co byście chcieli? Popcorn i wszystkie jedzenia stąd. Już podaję. Dobrze, o Jezu, wysypałem troszeczkę. No nie, jestem taki słaby. Dobra, podaję popcorn, cyk, proszę tutaj dla pani jeszcze. Czy paczuszkę na czosów, proszę, to też dla pana. A teraz chcielibyśmy za darmo tu wejść przez to, że zrobimy sobie tu zdjęcie. Ale ja tak nie mogę, to moja szefowa mi zabrania. Pan musi nam to zrobić, albo my tu nie przyjdziemy. Nie, no nie. No dobra, zapłacimy już. Dobra, podaj przynajmniej ten popcorn jeszcze. Dobra, podaję. O nie, wywróciłem się z popcornem, cały się wysypał. Myślałam zaraz, mężu, nie wiem, czy ja chcę tu w ogóle być. Przepraszam. W zamian dostajecie kolę ode mnie. Za darmo. O Jezu, wylała mi się. O nie, jakaś lama zaraz ze mnie, przepraszam. Tu pan narobił, oblarpał nasze ubrania. To jest okropne. Co jest zwolnione? Nie. Halo, co tu się dzieje? Spokojnie, damy wam za darmo wejście i dodatkowe bonusy. Możecie wchodzić. Dziękujemy, dobrze, wybaczymy państwu. Zostanę wylany albo wrzucony do frytkownicy. O, Fireout, nic się nie stało, to twój pierwszy dzień, spokojnie. Co? Serio? Dziękuję, proszę pani. Proszę, masz Doritosy, moje, za mój kosz. Simon, wiesz co? Się wydarzyło? Zniszczyłem rury w toalecie, przez przypadek, no! Nie chciałem uderzyć! Jak rury w toalecie? Przecież ona cię teraz pobije! O nie, ona mnie wyrzuci z pracy, no tak! Dobra, może pójdę, nie wiem, posprząta... posprzątał siłownię, może wtedy się nie wkurzy. O, dobra. Dzień dobry, proszę pana, chciałem posprzątać panu hantelek. Ale proszę pana, ja ćwiczę! Ale ja tutaj tylko posprzątam, tak odkurzacze przejadę, dobrze. A, co pan robi? Zaraz się wywalę! Tutaj mopem tylko przejadę, tak wie pan. A co jest? Pomocy! Przepraszam! Zmoczyłeś mi gacie! Wszystko! To ja już idę, przepraszam, proszę pana! Nie! Dostałem! Masz, no! Dostaję! Fireo, co tu się dzieje? Mi pobrudził gacie! Fireo, czemu to zrobiłeś? Czemu toaleta jest rozwalona? Przepraszam, możesz mi zwolnić. Ja go wezmę i wrzucę do frytkownicy! Co jest? Co się dzieje, Simon? Simon, co ona zrobiła właśnie? Czeka, chcę burgera z niego zrobić! Nie wiem, dobra, nie wiem, chodźmy stąd. Fajeruciku, pewnie ci to bolało. Proszę, to na twoje wszystko, proszę. Ja dziękuję, ale to moja wina była, bo ja mu... O Jezu, ile żarcia! Thank you, dziękuję, stary, naprawdę. Odwdzięczę ci się kiedyś. Dobra. Ale serio, ona troszeczkę jest coraz dziwniejsza. Dobrze, Fireout, jedz sobie. Na bolące kości. Czemu mi pani pocałowała? Co to jest? Jakby... proszę sobie odejść, naprawdę. Spokojnie. A nic. Dobra, zjem to. Nie będę się tu przyjmować. Dobra, już mi się nie chce jeść. O Jezu, Fireout, co ona ci zrobiła? Coś pobiła już na ratunek przyszedł? Co ona... Nie, dała mi całusa. Co? Ona dała ci całusa? Przecież ona powinna cię pobić, nie? Aż muszę na rączki podnieść tu. Ona cię faworyzuje tutaj po prostu. Może? Ale dlaczego by miała mnie faworyzować? Proszę, to twoja wypłata, Fireout. O, wypłata?
Jest, w końcu! Ile dostaje? $1500. Wie pani, ile to jest dla mnie jedzenia? Wie pani, ile to jest... A, dziękuję! Wow, aż mi się zmienił outfit od razu. Idę pomóc mamie, idę zremontować dom. O nie, mama, czemu leżysz przed domem? Halo, mamo! Synku, karaluchy są w naszym domu, nie miałem jak wejść. A jak tam u ciebie? Spoko wszystko, mamo! Zgadnij co, zarobiłem $1500. Co? Czekaj. Jak to? I uwaga! Proszę, zupgrade'owałem na dom i teraz czekaj, mamo. Łap, 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 łap. Oh, mama! Ale kozak outfit. Synku, jak ty to zrobiłeś? A nasze auto ulepszysz? Uwaga! Jaki upgrade, ten normalnie jak z gier mobilnych. Ale kozak ma chatę. Mój nowy pokój. Ej, mamo. Czemu to łóżko jest lekko ruszone? Ktoś tu był? Tak, była ta szefowa. Spytać się, jaki lubisz kolor, ile masz lat. Dlaczego ona tu była? A nie wiem. Dobra, troszeczkę się boję. Ale dobra, mamo. Nieważne, czemu ona dotykała mojego łóżka? O, kolejny dzień w pra... co tu się dzieje? Witaj na przedstawieniu burgerów, oglądaj! O co tu chodzi? Czemu wszyscy tańczą? Opa, wszyscy do góry i tańczymy! Aha, uka, puka, o tak! Simon to wymyślił. A właśnie, Fajrod, możesz na minutę pójść do kuchni? Dobrze, do kuchni. O, ja dzisiaj jako kucharz będę, serio? Chodź, Fajrod, chodź, tędy. No, tam, dobra. Fajrod, zarezerwowałem dzisiaj salę kinową, żebyśmy mogli, wiesz, tam pójść ogólnie, wiesz, pracowniczo, taki ten wypad. O, czyli wypad pracowniczy, wszyscy przyjdą. Ty może tak, może tylko my. O, yeah! Czyli wszyscy przyjdą, Simon, dzisiaj wypad pracowniczy do kina, yeah! Ach, dobra, cały dzień w pracy minął. O, mogę... Ej, czemu ty konia? Może wszyscy są na sali? No tak, to raczej logiczne, tak? Dobra, idę. Wszyscy poszli, cała ekipa. Przepraszam, gdzie są wszyscy? Fajrociku, jesteśmy tu tylko ty i ja, na romantycznym filmie. Co? Czekaj, co? Chodź tu, ja cię kocham! Nie widziałeś tego? Zostaw mnie! Zostaw mnie, o nie, goni mnie, czemu ona mnie goni? Do samochodu, jadę, o nie, gdzie ja? Pomocy. Zemdlałem. O Jezu, Fajrocik, jestem tu z tobą, spokojnie, przyszłam. Wiem, że mnie kochasz, wiem, to jest mój chłopak, serio. Czy mogę pani go zostawić, tak? Tak, jak najbardziej, spokojnie, nic się nie stanie. Ej, on wstał, jak mu się to udało? Run, uciekam. Fajrocik, wracaj, tu nie wolno ci wychodzić. Policjanci, zabierzcie, uda się na to rozdęca. Nieprawda, jemu odbiło, zobaczcie na niego, no, dopiero wyszedł ze szpitala, ma jakiś udar mózgu. No dobrze, zawieziemy go pani do domu, bo widzę, że naprawdę jest dziwny. No nie, ja nie jestem. Fajrociku, proszę, przygotowałem ci kurczaki, a teraz się pocałujmy i bądźmy razem. Nie, nie chcę być z tobą, rozumiesz? Dobra, pójdę po inną rzecz, skoro nie chcesz tego. Ale jesteś taki wybredny, tak się nie zasłowuje, chłopak. Nie wiem, co ona gada, ona myśli, że jesteśmy chłopaki i dziewczyny. Dobra, czekajcie, pójdę tu. Przykład? O, dobra, tu się ukryję. Fajrod, gdzie jesteś? Halo, gdzie ty poszedłeś? Nie, zniszczę kogoś, kto cię porwał. Ja już uciekłem od niej, przecież ona jest jakaś nienormalna. O, mogę teraz wyjść na spokojnie, okej. Fajrod, to znalazłam cię, Jezu, masz tu jedzonko. A nie chcę jedzenia od ciebie. No to się pocałujmy chociaż. Fuj, zostaw mnie. Ale jak to? Jak to? Co? No, ja nie chciałem być z tobą nigdy, w ogóle, przecież po prostu przyszedłem tam pracować. I za te wszystkie rzeczy? No Jezu, przepraszam, że cię... czemu mnie kopisz? Bo mam z tyłu karteczkę. Masz! Jeszcze dostałem, nie, pomocy. Przepraszam. 7 dni minęło, w końcu mogę wrócić do pracy po tych wszystkich ulgach zdrowotnych. O, dzień dobry pani. Pracuj z Simonem. O Jezu, Simon, muszę robić z tą burgery, ona już jest dla mnie niemiła, chyba wolałem wcześniej, wiesz? Co ty robisz, Fajrod? Źle. Czemu, moje nogi, Simon, nie. No, lepiej pracujcie, szybciej. Ach, wiesz co, Simon, chyba wolałem dawną tamtą pracę. Dawce. Ale Fajrod, jak ty burgery pieczesz? Sorry, nie umiem! Czy ty mnie zrzucasz? Dlaczego to robisz? Nie będę z tobą! Ukradłaś mi rzeczy z fajrod.pl i w ogóle ten list jest fejkowy. Co ty mi zrobiłaś? Fajrod, nie rzucaj mnie! Zrzucam cię, to już jest koniec naszego związku. Przykro mi, haha! W sumie to ci nigdy nie lubiłem, wiesz? Po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiłam, kupiłam ci nawet kwiaty! Dobra, zostaw mnie, ty jesteś naprawdę oszustką, pobiłaś moich kolegów. Dobra, idę stąd, pa.
Ech, mamo! Mamo, mamo! Tak, córeczko, co się dzieje? Mój chłopak mierzył się i chce go z powrotem, bo inaczej zniszczy każdego. Córeczko, dobrze, już to ogarniemy, spokojnie. Tatuś się tym zajmie. No, a jak się nie zajmiecie, to ja zniszczę ten dom i wszystko. Halo, halo, chcielibyśmy zaadoptować zielone dziecko o imieniu Fireout. Ej, to fajnie! Wiecie, że nie miałem rodziny od 200 lat? Dziecko, ty masz 2 lata. No. No ja rozumiem państwa, ale nie wiem, czego chcecie. Co? Ej, ty chcecie mnie. On jest potrzebny, bo moja córka chciała, będzie idealny. Ale co? Czekajcie, coś mi się... nieważne, a czym jeździcie? Jeździmy bardzo fajnym autkiem, bardzo drogim. Ej, czy nam odholowali auto? A, mężu, biegniemy! O, odholowali auto, ej! Aha, moje auto! Oj, super, pierwszy dzień. Proszę pana, mogę się dowiedzieć, czemu wyglądam w ten sposób? No bo moja córeczka prosiła, żebyś wyglądał jak jej ulubiony Ken. Nie, dobra! Ale Ken ma białe ząbki, chodź do dentysty. Ale o co chodzi, jaka córeczka, nie wiem, o... Dobra, ale do dentysty się przyda, bo nie byłem. O, dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry! My chcieliśmy do dentysty, tak tata powiedział. A tak, dentysta, Simon Johnson, zapraszam. Boję się, tato, ja nie chcę. Spokojnie, synku, będzie dobrze. Do czego to służy, proszę pana? To jest praca hydrauliczna do miażdżenia małych dzieci. Tutaj go damy po zabiegu. Co? Co to miało być? Aha, co się dzieje z tato? Proszę pana, proszę mu zrobić białe ząbki jak Kenowi z Barbie. To powiedz, Simon Johnson, to jest bardzo brutalny syn, proszę wyjść. Dobrze, dobrze, proszę to zrobić, dobrze. Syneczku, boisz się? Ja nienawidzę. Nie, proszę, czekaj, spokojnie. Pomyślmy. A więc zacznijmy najpierw od może jakiegoś znieczulenia. Tutaj idealnie ci się przyda. To jest paralizator, proszę. Jestem znieczulony. Dobrze, i teraz trzeba sprawić, czujesz coś? Proszę pana, co to się stało? To tak ma być? Tak, to ma być. To teraz będą tutaj lekko ząbki wyczyszczę, co są wyleciały. To jest mop, proszę pana. Moje zęby, nie mam zębów, proszę pana. Nie mogę mówić. Dobrze, ja właśnie nie widzę, bo maseczka mi to zasłania. Ale teraz troszkę. Nie, to jest sekiera. Proszę pana. Proszę pana, czy tak powinienem wyglądać? Oczywiście. Bo ja nic nie widzę, czy tak ma być? Pewnie, jaki pan śliczny. Tutaj ząbki padły, myjemy. Proszę pana, czemu ja mam jednego zęba? Jak jednego zęba? Jezu, kto ci to zrobił, dziecko? Jakie nie, no ratujcie go! I uwaga, teraz ostateczny efekt, jeszcze tylko ci zdjęcie zrobię, obróć się! Ja się boję, ja nie chcę! No obróć, już jest wszystko gotowe! No dobra! Wyglądam pięknie? Jak pan ocenia? Wygląda pan przepięknie, jak własne dziecko, to jest dzieło sztuki. Serio? To pokażę tacie, dobra. Tato, jak wygląda według ciebie, tato? Jezu, co to za pan? Proszę to zmienić, to wygląda ohydnie. Gdzie on uciekł? On uciekł gdzieś, co? Moja córka mnie znienawidzi. O co chodzi? Ja nie wiem, o co im chodzi. Córeczko, jesteś gotowa? Mamy dla ciebie prezent, tylko nie otwieraj oczu. Jaki prezent? Że ja, dobra. No nowym bratem. Ciekawe jak wygląda moja siostra. Ona tam jest, ale nie mogę jej zobaczyć tam przez to. Córeczko, no chodź tutaj, czekaj. Tata, ja się boję, serio, naprawdę? Ona tam mówi coś. No halo, rodzice, je zakrywajcie, chcę ją zobaczyć, no. Czemu nie ją zakrywają, no halo. Dobra, czekajcie, przejdę. Fireout, znowu jesteśmy razem! Dlaczego? Proszę pana, co to ma być? No, myślisz, że dlaczego się adoptowaliśmy? Chcemy to dla mojej córeczki. No, tatuś, jesteś najlepszy, naprawdę. Kocham go. Nie, zostaw mnie. Fireout, przygotowałam całą noc na granie w Robloxa, czaisz to? Ja nie chcę, wiesz? Ja w ogóle z tobą nie chcę być, idź sobie. Ale jak to? Jak to? A jak ci dam 10 tysięcy Robuxów? Nie. A zaszczekasz za 10 tysięcy Robuxów? Nie, nigdy! Zrobisz wszystko, mam pistolet na kulki. No nie, co mam zrobić? Zaszczekać. Co? O co tu chodzi? Dobra. Łew! Bo się dlatego cię kocham. Fireout, idziemy do sklepu. Mam nadzieję, że mi kupisz jakieś rzeczy. Dobre sobie. Ej, a kto to tak jedzie na tym rowerze? O, moja BFFF, Best Friend Forever. O, to twój chłopak? No. O, mam nadzieję, że będziesz dla niej miły. No, to chodźmy do sklepu. Dobra. O, Simon, widzę, że sobie dorabiasz na kasie. Dobra, to ja wezmę to. O Jezu, nie jesteśmy na to troszeczkę. No, mam nadzieję, że kupisz coś swojej dziewczynie.
Nie? Masz kupić, albo będę wkurzona. Jezu, co ty mi rozkazujesz? Dobra, kupię Doritosy, nie stać mi na więcej. Więcej! Dobra, to pizzę. Więcej! No, dobra, to kupię to, ale mnie nie stać na... Dobra, o, proszę pana, wszystko dla mojej dziewczyny idzie, o. O, niby dziewczyny, bo jej nawet nie lubię. Dobra, proszę, proszę, no, dobra. Dziękuję ci, Fajerow, że zrobiłeś to z własnej woli. No, z własnej woli, 100%, to prawda, no. Okej, dobra, zrobiła sobie drzemkę psychofanka i ja muszę stąd zwiać. Nie mogę tu siedzieć więcej, zobaczcie jak ja wyglądam. Po prostu wrak człowieka. Okej, ona tam śpi, okej, to wychodzę tędy. Teraz trzeba wejść do windy na samą górę i będę musiał skakać, o Jezu, to będzie bolesne. Ale, o, dobra, uwaga, robię skok. Moje nogi, aż mnie bolą. Dobra, możemy już uciec, jest, udało się. Teraz zostanę bezdomnym dzieckiem, tak będzie lepiej. Nam, znalazł kanapkę. O Jezu, jak dobrze, przynajmniej tyle. Fajrow, ty czemu od nas uciekłeś? Halo, tak nie wolno. Właśnie mogę, to wy nie możecie mnie brać. Wracaj tu, dziecko. Nie, bo zadzwoni na policję, nie może pan tak robić. Dobra, przemyślisz to sobie i wrócisz do nas. Nie wytrzymasz na dworze, pa, pa. Ale tato. Spokojnie, wróci do nas, córeczko, spokojnie. Dobra, jedźcie sobie, kurczę, no. Ja tu sobie poradzę, o, kanapkę ze szczurem, o. Muszę się gdzieś zatrudnić, bo jest tak zimno na dworze. Znaczy jest ciepło, ale... O, dzień dobry, proszę pana, mogę się zatrudnić tutaj? Tak, ale musisz pakować i to nie tylko paczki. Pakować mięśnie, pewka umiem, tak. O, dobra, wezmę to. O, jakie to jest proste, gdzie ta paczka? Chciałbym już pakować, proszę pana. O, mam paczkę, proszę, podaję. Dobrze, a więc bardzo dużo paczek przeniosłeś przez ten dzień, więc proszę, to twoja wypłata. Wypłata! Yo, $1000 zrobiłem, ja będę milionerem. Ej, ulepszę sobie dom. I uwaga, ulepszy te rudery w coś kozackiego. Na. Bek! Wow, jaki upgrade. Ale kozak, mam teraz kozacką chatę. Nie no, serio, kozak. Ale się fajnie śpi w mojej chacie. Alo, dobra, podpalamy to. Ej, co? Czemu słyszałem tatę tej dziewczyny? Nie, czy oni podpalili mi dom? Aaa, co oni się zemścili? Wracaj do nas, bo moja córeczka chce. Ej, to jest chamskie, nie idę do pralki, nie. Dziecko, idziesz z nami i jesteś już do końca życia z moją córką. O, gugu gaga, nienawidzę być w Adoption Center. O, cześć, ja jestem Bully 3000. O nie, Bully, on ma jakiś, co on ma w twarzy, czy to jest nóż? Tak, zabrałem mamie, to jest nóż kuchenny. Teraz się zleje. Nie, pomocy. Aj, nauczycielko, ratunku, Co ty mu robisz? Zostaw go. A masz. Co ona mu zrobiła? Skądś znam tą twarz i chyba nie chcę się z nią zadawać. Ona jest jak najgorszy koszmar. Co się stało z jej twarzą? Ja nie chcę się z nią zadawać, serio. Halo, dzień dobry. Chcielibyśmy adoptować dziecko. Słodkie dziecko, które jest mega szybkie. Ładnie się przebiera i w ogóle. O, to ja. Ja. Dobrze, dzieci. Jesteście gotowe na wyścig? To, które wygra, zostanie adoptowane. 3, 2, go! Nie mogę być przed... Za Bully. Nie, Bully mnie wyprzedza. Będziemy się go posadę. Nie. Jest pierwszy. Wow. Dobra, kolejne zadanie to wpływanie. Uwaga. Nie, czemu on nas spycha do wody? Nie, teraz moja kolej. To jest niemlor. Pomocy. O Jezu, udało się. Halo, ja się topię. Pomocy. Ej, widzisz, to przecież Baconek się topi. To dziecko się topi. No i co mnie to obchodzi? Nie, to jest jakaś okropna rodzina. Uwaga, skaczę. I hops, uratowany. To było piękne dziecko. Zostajesz zaadoptowany. Dobrze, a więc ostatecznie wybraliśmy Fajrowta i naszą córeczkę. Co, jak to naszą córeczkę? Nie, czekajcie, jak to ją wybraliście? No to są moi rodzice, przecież ja nie brałam udziału w tych wyścigach. Ja tu co przychodzę tak dla zabawy. Fajrowt, chodź, pokażę ci nowy dom. O Jezu, nie, ja nie chcę z tobą mieszkać, to jest najgorsze. O, a wy macie, wy mieszkacie w tej tajnej bazie. Dobra, gdzie ja spadłem? Kto to jest? Czy wy macie domowe więzienie? Kto to jest? No, to jest mój były chłopak. Tobie radzę uważać, żebyś tak nie skończył. Nie. To czekaj, ja ci pokażę ścieki, tylko zejdę i otworzyć, to poczekaj tu. Dobra. Ej ty, otworzę ci, bo ty jesteś jakiś smutny. Tak, proszę, otwórz, proszę. Dobra, proszę, wyjdź sobie. Co jest, ona pistolet, odwaliło mu. Nie, ona miała rację, żeby go nie wypuszczać. Jezu, ona się nie dowiedziała o tym. Dobra, zamknę tu. Nic tu nie było, spadł was to. Spadaj, wypuściłem cię. Dobra. Fajrowt, chodź tu na dół. Ej, czy ja słyszałem strzały na górze? Nie, to tylko toaleta. Wiecie co, ten dom jest troszeczkę ohydny i wygląda jak szczurowski. Znaczy, co? Co ty powiedziałeś na nasz dom? Jest epicki i w ogóle przepiękny, naprawdę, tak. Wcale nie powiedziałem, że jest szczurowski i ohydny. Dobrze, to proszę, macie tu
obiad z moją córeczką. Proszę, adoptowane dzieciaku i córeczko, kochana. Czemu tak na mnie nie... A w sumie, dobra. Mamo, mamo, ja chcę ci coś powiedzieć. Tak, córeczko? Otóż, mamo, to jest mój nowy chłopak i będę się nim bawić i w ogóle. Fireout. Co? Ja nic nie wiem o tym, halo, tak nie wolno. Ej, dobra, psychofanka ma jedno z bogatszych kont. Oczywiście nic nie będę jej kradł, bo nie jestem złodziejem, ale... Fireout, widziałam, że siedziałeś na moim koncie. Nie, ale ja nie chciałem kraść, przysięgam na harcerza. Ale mnie to nie obchodzi, siadaj tu. Bo co, bo co, fajne w sumie krzesło, co? Przywiążę cię teraz. Nie, proszę, czemu mnie przewiązujesz, halo? Dobra, a teraz się przebiorę, uwaga, cyk. O nie, ja tak nie będę wyglądać. Fireout, ten tylko pytanie, czemu ty wyglądasz jak taki nubek? Ej, przestań, mordeczko. Ta psychofanka, ona ze mną mieszka, jej rodzice mnie zaadoptowali. To jest nonsens, my oni. Ale Simon, pomożesz mi się jej pozbyć, co nie? O Jezu, no dobra, Fireout, mogę ci pomóc. Kurczaczek, tak, wiesz co, poczekaj, do toalety muszę iść. O Jezu, Simon, no. Papara, papaba. Czemu ona tu jest? Simonku, widzimy się znowu. Ale teraz już będzie po tobie. Chodź tu, mały. Masz. Simon nie wraca już po ponad godziny. Co jest z nim nie tak, no? Niemożliwe. Halo, Simon, dobra, wbijam tam. Simon? Simon, gdzie on jest? Czekajcie, włączę lokalizator Simona. Simon, błagam cię, pokaż się gdzieś. Simon. Ej, Simon, coś tam biegło. Simon, co się z tą... Nie, Simon, dlaczego wyglądasz jakbyś miał poszarpane oczy? Co to w ogóle jest? Co to jest za twarz? Simon, nie. Faru, ty już nie chcę, psychofank, pomocy. Jezu, stary, chodź mi na ręce, uratuję cię, chodź, idziemy do szpitala. Patrz, mam pomysł, co nie? Żeby ją do mnie zniechęcić, musisz przebrać się za dziewczynę i udawać moją dziewczynę. I wtedy ona pomyśli, że już nie będę chciał z nią być i to będzie kozak. Dobra, plan wygląda tak. Simon stoi tam jako dziewczyna, co nie? O tam, co nie? I czeka na mnie. I teraz ja muszę wybawić jakoś psychofanka. Jedną rzecz to kwiaty. O Jezu, komu ja dam te kwiaty? Takiej kochanej osobie. O, to dla mnie, idę do niego. O, dobra, teraz wychodzę. Dobra, on musi to wszystko widzieć, to będzie taki czyste Q. O, proszę, Simonowa. To dla mnie, dziękuję bardzo. Tak, ty jesteś dziewczyną, 100%. Tak, na pewno, dzięki mój kochany chłopaku. Co to ma być? Fireout, czemu mnie zdradzasz? Ja nie zdradzam, my nawet nie byliśmy razem. To już jest jej koniec, to już jest jej koniec. Czemu Fireouta? Zostaw go, to był fake. To był fake. Nie kłam. Simon. Fireout, już się nigdy nie przestań. O, dobra, poszła sobie, Simon. O, jest dobrze. Na szczęście, aż mi ubrania zcięło. O Jezu, ona ci wszystko po... Nie, czekaj. Nie, Simon, nie. Simon? No i już nie masz dziewczyny. I jestem na ciebie obrażona. Idę do domu. Ale to był Simon. Nie, Simon, błagam cię. Nie, Simon, żyjesz? Simon. O Jezu, Fireout, nigdy więcej. Sorry. Fireout, może byś obsłużył panią Pumpernickel? Jaką panią Pumpernickel? To nikogo nie ma. Nawet tak nie mów, przecież mam ją w rękach, pani Pumpernickel. O Jezu, dobrze, pani Pumpernickel, czy chciałaby pani herbatkę z wiadra? Ale to nie miało, psujesz wszystko. O, dobra, to mam bobo przynajmniej. O Jezu, jakieś bobo zabawkowe. Pani Pumpernickel, weź do rąk Fireouta. A fuj, co to jest? To jest jakaś obrzydła maskotka. Śmierdzi, ona śmierdzi. Pani Pumpernickel śmierdzi, no. Jak tym śmiesz? Na, przywiązę się raz do krzesła i raz tu siedzieć. Nie, ale weź tu pani Pumpernickel. Jest fajna, tak. Nie, już jesteś przywiązany. Ohoho. Masz. Pomocy. To boli, to jest jakaś zabawka siekier. Halo. O, pani mama. Proszę pani, ona mnie bije. O Jezu, jaką miałam słodką córeczkę. Czy Fireout nic złego nie robi? Nie, mamo, ja go biję. Nie, ale proszę, niech pani mnie ratuje. Do widzenia. Nie. Dobra, zostawię cię, ale pobawimy się. Dobra, pobawimy się panią Pumpernickel, która jest siadowa. Dobra, Simon, jesteś gotowy? Tak, jestem gotowy, musimy to zrobić. Masz pistolet? Pewnie mam. Dobra, 3, 2, 1, 0. Psychofanka, leżeć, mamy pistolety. Co wy robicie? Czemu mnie atakujecie? Oj, nie wiesz dlaczego. I dobrze, że nie wiesz w sumie. A w sumie wiesz, bo jesteś okropna. Dobra, czekaj, Simon, szybko robimy sekwencję. Cyk, tutaj do więzienia, cyk, zamykamy na kózkę. I beka z niej.
byka, byka! Ej, pomocy! A, Simon, to była niezła robota. Jak moi rodzice się dowiedzą, to już jest po was. To już jest po was! Simon, właśnie jej rodzice nas nienawidzą. Wiesz co, uciekajmy szybko, nas nie zobaczą. No dobra, racja w sumie. Dobra, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Hop, do góry, cyk. Okej, teraz powoli, żeby nas mama nie zobaczyła. Ej, dzieci, halo! Dzieci, gdzie jest moja córeczka? Fire out, Simon, nie widzieliście mojej córeczki? Może? Nie, nie widzieliśmy. Nie. A chodźcie ze mną na dół. Dobrze, ale nic tam nie ma przecież, co nie, Simon? No pewnie, nic tam nie ma. Mamo, bierz ich na karę. A, Simon, tu się nasz koniec. No i idziecie siedzieć, dzieci. Syk, zamknięte. O, Simon, chyba tu do końca życia będziemy siedzieć, wiesz? O, Fajrod, co to za dinozaur? O, właśnie, nie powiedziałam wam o moim dinozaurze. Chodź tutaj, dino, właśnie. Tam. Nie! Simon, chowaj się! A czemu to jest dinozaur? A czemu pomocy? Dobrze, bawcie się tutaj, dziewczynki, ja już idę. Pomocy, dziewczynki, wypuśćcie nas, proszę! Nie. O, dobra, Simon, nie wiem, jak tam się udało wydostać, ale to bolało, co nie? No. Idziemy teraz zgłosić tę sprawę na policję. Halo, panie policjancie! Halo, dzień dobry, zgłaszam się, sierżant. Panie sierżancie, czy pomoże nam pan złapać rodzinę, która się nad nami znęca? Cała i wszystko robiła, co nie, Simon? Tak, dokładnie. Mówcie, gdzie jest. Idziemy ją złapać. Policjanci, to tutaj, to tutaj. Wbijaj, wbijaj, wbijaj. Halo, halo, dzień dobry, przepraszam. Proszę się zatrzymać, jesteście zatrzymani. O, dobra, 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 Simon, dawaj ich, bierzemy. Co się dzieje? Halo, halo, jesteście zatrzymani, stop. Idziecie do więzienia, za znęcanie się nad dziećmi. Oh, yeah, Simon. Udało się, czaisz to? Fajrod, a dlaczego ty mi to zrobiłeś, no? Za te wszystkie lata. Dobrze, niech pan ich zawija stąd, no. O, dobra, udało ich się złapać. Ale jak to? Dobra, rodzina, musimy stąd jakoś uciec, ale to potem. O Jezu, nie uciekniecie stąd, pan to dopilnuje. Tak, jak najbardziej.